No to słuchajcie tak, Ania Ficek jest, przynajmniej była w chwilę się wpięła, czyli Szkoła Mediacji Częstochowska działa. Andrzej Brzeziński, któremu widać albo Temidę, albo twarze, jest z nami. Andrzej, ja dzisiaj mam niespodziankę obiecaną ochotnicę, na której byłeś, także wspomnienie będzie. Jest Janek Bereza i jest Grażynka Lange. Ja tutaj mam tak właśnie, bo to nie mamy dzisiaj o zaczarowaniu na M. Ja między innymi zaczarowałam się zawsze twoimi wstępami do nas, jak pisałeś maile. Witajcie, drogie ludki, domo mediacyjne. Pięknego dnia życzę dla wszystkich. Jesteśmy w i walczymy o nasze sprawy. Oj, tak. Słuchaj, albo na przykład tak pisałeś. Drodzy moi ulubieni, no tak czule do nas zawsze pisałeś, że po prostu, wiesz, to było tak, to jest tak wzruszające. Albo dużo cudnych rzeczy się dzieje, zawsze nas tak zachęcałeś, wiesz, tak mobilizowałeś takim dobrym słowem, naprawdę. Ale słuchaj, pięknie wyglądasz jak pani na poczcie, wiesz. Dziękuję. Dziękuję. Pani liścik polecony. A gdzie pani ma maseczkę, proszę pani? No broszeczka to nic, ale jakbyś klucz zgubiła do miasta, a go masz, to wiesz, to... Nie, to klucz do miasta. Nie, jedni się czają, ale spoko. Częstochowa działa, Wrocław działa, Kraków działa, Warszawa działa, wszystko jest jak na lepiej. Częstochowa? A, bo Andrzej? No bo Andrzej i Ania Ficek, oni odbywali wspólnie szkołę. Ja was widzę i słyszę. W ogóle odbyliśmy z Izą Kośior, która stoi na czele tego ruchu Zaczarowanych na M, taką wszechnicę, ona jest dostępna, wszechnicę, no taką debatę w ramach prezentacji mediatorów pod tytułem Zaczarowani na M, to jest na YouTubie i jest też na Facebooku. Taka fajna półtorej godzinna rozmowa, która dużo, dużo wprowadza, ale niespodzianka na koniec to jest właśnie Tomek Zieliński i Mirek Spera z Zakopanego, Tatrzańskie Centrum Mediacji. Oto Kocior stulecia, tysiąclecia, na zawsze, forever, Zaczarowani na M. Akcja! Dobra, głośniej. Za to pójsta danca, był tutaj dziwna panca, swoja panca, mój bruciary, tu płynęli non dolary. Se tu palie non to via, non è mica colpa mia, e di certo la tua panza, che non sa agita abbastanza. Se mi senti ciccio ciccio, e non è un gran pasticcio, o mi corpo come noi, salta salta finché vuoi. Muovi la panza, muovi la panza. Muovi la panza, muovi la panza, nella panza, nella panza. Muovi la panza, muovi la panza. Muovi la panza, muovi la panza, nella danza, nella danza. Muovi la panza, muovi la panza, muovi la panza, nella danza. Muovi la panza, muovi la panza, nella danza, nella panza. Panza,
I bluszki, i bluszki, i bluszki. To jest Huta Tatrzańska i Tomek Zieliński oraz Mirek Spera, czyli nasi twórcy Tatrzańskiego Centrum Mediacji, w których to Tatrach mieliśmy okazję wielokrotnie bywać. Wspaniałe miejsce, bo też gimnazjum, którym kierował Mirek Spera jeszcze w czasach, gdy gimnazja były, jest miejscem, gdzie powstawało harcerstwo, ponieważ tam właśnie Andrzej i Olga Małkowscy zakładali pierwsze drużyny harcerskie, więc też szczególnie dla nas, Anią Ficek, nie wiem, kto tu jeszcze do rodowodów harcerskich się przyznaje, miejsce szczególne. Grażynko, jeżeli mogę Cię poprosić w takim razie o przedstawienie programu dzisiejszego spotkania, powitania naszych gości i zaczynamy. Witam serdecznie gości naszej Wszechnicy Mediacji 2020. To czwartkowe spotkanie tradycyjne. Proszę Państwa, następujący program. Punkt pierwszy. Izak Kosior w rysunkach i filmach o Zaczarowanych na M. Punkt drugi. Niespodzianki z Waliszewa, Zakopanego, Wisły, Ochotnicy. Punkt trzeci. Ambasadorzy marki mediacje.pl o tym, jak rozumieją swoją pasję do mediacji. I punkt czwarty. Gra w zmartwienia. Moderatorem spotkania jest Jerzy Śliwa, któremu oddaję głos. Właśnie, ja pomyślałem, że mam troszeczkę wspominek. Iza Kosior do nas dołączy za jakieś 15 minut. A to są takie wspomnienia od czasu, gdy powstał Zaczarowani na M. I on pozwala nam planować takie działania, które nas motywują i budują chęć do życia. Każdy z nas ma pewnie inne poziomy tych motywacji. Ale na dzisiaj przygotowałem taką wspominkę, oprócz oczywiście galerii rysunków Izy Kosior i książeczki, dzięki Izie takie książeczki powstały, więc mam wspomnienie z 2016 roku, ale może zacznijmy tak, z 2015 roku z Waliszewa, czyli ze spotkania Zaczarowanych na M, to było już takie systemowe spotkanie, zaraz zacznę od filmiku, który tu był. W 2015 roku w październiku przy okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zrobiliśmy bal mediatorów, pierwszy bal mediatorów w Krakowie u Teresy, naszej radczyni prawnej, i były tańce i swawole. Przełamaliśmy 5 lat temu takie myślenie stereotypowe o Międzynarodowym Dniu Mediacji jako dniu domokrążców mediacyjnych, czyli tych ludzi, którzy wysiadują w sądach i zaspokajają gusto pana ministra, kimkolwiek by pan minister nie był. I uznaliśmy, że to jest dzień świętowania, że to jest dzień, kiedy trzeba sobie wręczać prezenciki, kiedy należy tańczyć, kiedy należy się bawić. Kontynuowaliśmy tą tradycję, a w 2015 roku w grudniu odbyło się również spotkanie w Lipsku i w Kazimierzu Dolnym, sylwestrowe, na którym rozważaliśmy problematykę szczęścia i miłości, więc na ten temat również chciałbym, żebyśmy się tu również przez chwilę pochylili. No i Ochotnice, spotkanie z 2016 roku. Tu obchodziliśmy jubileusz Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji, druga rocznica. Fundacja powstała w 2014 roku, 28 lutego. I to jest taka tradycja, można powiedzieć, którą zachowaliśmy. W tym spotkaniu brał udział Andrzej Brzeziński, więc tutaj zaraz będziemy sobie śpiewali. No i chcę przywołać również panel z 2019 roku. Jest też oczywiście spotkanie w Szczyrku, a raczej w Wiśle, przepraszam, 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka 2018 roku. No tutaj mieliśmy różne aktorskie wyczyny, jeździliśmy po skoczniach narciarskich Adama Małysza. No i wreszcie na koniec zostają nam dwa spotkania, w którym Iza Kosior robiła też rysunki, czyli panel to już znany nam wszystkim i tu jest Janek Bereza, który współtworzył również te przedsięwzięcia, czyli Kongres Mediatorów 25 listopada i Kongres Negocjatorów albo pierwsze targi ADR z młodzieżą 26 listopada. I właśnie tymi rzeczami chciałem Was tutaj jakoś wyposażyć. A zacząć bym chciał jeszcze w oczekiwaniu na Izę
od chińskich przysłowi, które być może jakoś nas też nastroją do życia. Otóż oto chińskie przysłowia. O, pieniądze. No właśnie, z tego założenia wychodzimy, że nasz dom, który mamy, dom Medzi, marka napisana przez Krzysztofa Mojzycha. Szukaliśmy tego domu we Wrocławiu dość długo, ale no i tak można powiedzieć rzutem na taśmę, dzięki zabiegom Ani Ficek i naszej mediatorki pośredniczki w obrocie nieruchomości, znaleźliśmy dom przy ulicy Kutrzeby. Chciałem zapytać, jak jesteś Janku i jesteście Grażynko, wasze pierwsze wspomnienia ze spotkania w domu mediacji. Nie wiem, kto z nas był pierwszy, chyba pierwszy był Janek, prawda? Bo ty, Janku, byłeś najpierw na szkoleniu, a pojawiłeś się w domu mediacji. Pamiętasz to pierwsze spotkanie? Tak, pamiętam właśnie. Opowiedz proszę, bo bardzo jestem ciekawy. Dokładnie, Jurku, zaczęło się tak, jak mówisz, a mianowicie byłem na szkoleniu, a później było zorganizowane spotkanie w domu mediacji, bo tam były między innymi zapisy do mediatorów, do centrum, ja się zapisałem, no i właśnie to było pierwsze spotkanie. No i pytasz o pierwsze wrażenia. Po pierwsze, dla mnie było dużym zaskoczeniem, że coś takiego jak we Wrocławiu można mieć dom na wyłączność poświęcony mediacji. I tak się zastanawiałem się, wchodząc tam na prawo, zaraz na wejściu, tyle literatury i wszystkiego. Ja, mnie to tak przeraziło, powiem ci, Jurku, mówię, ludzie, kiedy ja tą wiedzę wszystko opanuję, jak ja sobie tutaj poradzę, po co ja tutaj przyszedłem? To były moje takie pierwsze wrażenia. Z kolei idąc już po schodach, zaskoczyło mnie to czym emanujesz, ty, Jurku. Właśnie Grażynka o tym dzisiaj wspominała. Od razu wybiegłeś, oczywiście przywitałeś, no i przedstawiłeś dla wszystkich tam osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu. I to było dla mnie drugie wrażenie, tym bardziej, tym razem pozytywne. I to takie bardzo pozytywne, wiesz? No i trzecie, podoba mi się klimat, który tam jest, nie? Także jeżeli pytasz o pierwsze spotkanie, to chyba takie dwa wrażenia. Po pierwsze przerażenie tym, jaki jestem malunki w stosunku do tego, co tutaj się dzieje, a po drugie ciepło i takie przyjazne przywitanie i w ogóle klimat, w którym się znajdujemy. To bardzo, bardzo miłe. Dziękuję ci bardzo. Grażynka, twoje wspomnienie pierwszego spotkania w domu mediacji już wielokrotnie opowiadałaś o tej wykolonej półgłowy, o tej domu, który dostał. Ja weszłam do domu mediacji, to miałam dom, włosy, i w ogóle byłam jakoś ubrana i tak dalej, a jak wyszłam, to nie miałam domu, byłam ogolona. Ale byłam bardzo szczęśliwa. Ale by to uzupełnić, pomyślałam sobie tak, o rany, jak na moje doświadczenia, iluś tam letnie przecież pracy, ile już przeżyłam różnych szkoleń i tak dalej, ale żadne nie było tak fantastyczne, tak? To takie różne i to mi się bardzo spodobało. Mi się to bardzo spodobało. Ja tylko byłam na, jak jeszcze pracowałam, to byłam na jednym takim ze szkoleń, prowadził je to szkolenie doktor Ryba z prawa budowlanego. No i oczywiście jako doradca mówił nam, kto to jest doradca. Mówi tak, do Bociana przychodzą żaby i mówią, och, no co tam wam żaby, o co wam chodzi? Ach, mamy takie zmartwienie, przychodzi wiosna, przylatują bociany i one nas zjadają. O, żaby, no to jak bociany przylatują na wiosnę, to wy odlatujcie. A żaby, no ale my nie umiemy latać. Za realizację nie odpowiadam. I on nam podawał jako właśnie przykład, co to jest doradca i że on jest takim doradcą. To było takie właśnie też fajne szkolenie. Ale to w domu mediacji, no to naprawdę, nie no, fantastyczna atmosfera. I to jak właśnie to też mnie zawsze wzruszało, mnie już później, w mailach, które dostawałam z domu mediacji, jak Jerzy pisał, to
zawsze mówił o pachnącej, gorącej kawie. Wow, ja nie piję kawy, ale jak czytałam to, to od razu czułam zapach tej kawy. Ale chciałem cię zapytać o kulisy pewnego nagrania, ale to nie było moje nagranie. A czyje? No. Nie wiem. Wrotkowcy na stadionie. A, tak, pamiętam, tak. To były życzenia dla mediatorów. To nagrał mój synek z towarzystwem rolkowców na stadionie miejskim we Wrocławiu. To był taki wierszyk, który ułożyłam dla mediatorów i poprosiłam synka, żeby z tą grupą, żeby zrobili nagranie. Ja! Ty! Ona! On! Mediacje dla wszystkich są! Rock and roll pozdrawia Dom Mediacji Kutrzewie 5 we Wrocławiu. Za pieniądze możesz kupić zegar, ale nie czas. No i zegar to jest symbol Domu Mediacji. To jest coś, o co chętnie zapytałbym Ani. W Domu Mediacji zaczęły przybywać kolejne zegary, które dla mnie stawały się przekleństwem, bo musiałem poświęcać swój czas na to, żeby te zegary usprawniać. Ciągle a to chodziły za późno, za wcześnie. Przyspieszały, nie działały, trzeba było baterie. Grażynka widziała, jak tam latam po tych krzesłach, gdzie próbuję te zegary jakoś usprawniać. Natomiast cudownie, jak Ania przyjeżdża, to przywozi kolejny zegar i wtedy wszystkie te zegary działają. Tak. Ja nie wiem, na czym to polega, ale śmiem iść w tą stronę, by mianować Ani jako władczynię czasu, prawda? Że kategoria czasu jest kategorią ciekawą. Ja często ją przywołuję dla ludzi krnąbrnych, jakby broniących się przed przejściem na tą sokratejską niepewność, zadając pytanie, co to jest czas. Właśnie niniejszym chciałbym was zapytać. Powiedzcie mi, co to jest czas. Janku, powiedz mi, drogi pułkowniku, co to jest czas, bo z pewnością czasami pośpiech, czasami namysł, czasami określone pory dyscypliny wojskowej, wszystko opiera się na czasie. Jakbyś miał zdefiniować takie pojęcie, to co by nam wyszło? Jakbym miał zdefiniować, Jurku, to tak się zastanawiam. Chyba by była to jednostka miary, która określa określone zdarzenie, określony przebieg czasu. No właśnie, tego słowa czas chciałem uniknąć w każdym razie. Jednostka miary, która nas strasznie mobilizuje, niejednokrotnie stresuje i utrudnia funkcjonowanie, bo jak z perspektywy czasu się na to spojrzy, to ten czas to powinien być dla nas okresem przyjaznym, ale to ja już tak z perspektywy, wiesz, emeryta, Jurku. Emeryta. To zawsze mnie bawi, jak ty się jako emeryt przedstawiasz. Ale to widzicie, jakie to ciekawe, że w sumie jak przychodzi nam to definiować, nie można znaleźć słów dobrych, które by to określiło, bo nikt tego nie widział, tego czasu. Grażynko, jak to z tym czasem jest? No przecież to proszę ciebie, przywołaj przysłowia. Czas to pieniądz, nie mam czasu. Co tam jeszcze może być o czasie? Ciężkie czasy, powiem wam tak, ciężkie czasy, powiedział ruski soldat, wynosząc zegar. Aha. No dobrze, ale to chińskie przysłowie raczej nie koresponduje z tym, co powiedziałaś, że czas to pieniądz, bo tutaj tym razem za pieniądze możesz kupić zegar, ale nie czas. Ale czas jest nam dany, tak? Albo robimy coś na czas, albo nie zrobiliśmy na czas, albo nie zdążyliśmy na pociąg, bo pomyliliśmy czas, Znaczy myśmy też tak kiedyś, wiecie, chcieliśmy jechać na grzyby rodzinką i proszę ci, was, okazało się, że nie przestawiliśmy na czas jakiś tam letni czy zimowy, nie wiem, nie przestawiliśmy zegaru i poszliśmy według starego czasu i byliśmy zdziwieni, że nic nie przyjechało. No te zmiany czasu są rzeczywiście zadziwiające. Nie wiem, czemu służą. Podobno cała Unia ma się zdecydować na to, bo podobno tym dobrym czasem jest czas chyba ten, teraz.
Nie wiem, ad hoc to przygotowałem, przepraszam, Grażynko, bo znalazłem takie przysłowie dotyczące czasu. Przysłowie, powiedzenie Benjamina Franklina, nie wiem, czy go znacie. Tak. Nie starzeje się ten, który nie ma czasu. Tak, właśnie. No. A czasami człowiek tak nagle widzi, że tyle czasu minęło i nie wiadomo, jak stać. No właśnie. Ale muszę wam powiedzieć, że... Ale im dłużej się żyje, tym czas szybciej biegnie. To jest taka właśnie zasada. Czas no wiesz, ale trzeba, jak to ładnie mówić, żeby być młodym, to trzeba swoje przeżyć. No. To Krzysztof... No, jak już swoje przeżyjesz, to już nie jesteś młody. Nie wiem, który Krzysztof jest tu z nami, ale Krzysztof Mojzyk właśnie często sobie w takie igraszki słowne wchodzi. Natomiast czas generalnie, ja zastanawiałem się na tym i doszedłem do tego, że czas to taki proces, którego wyznaczanie jakimiś umówionymi interwałami pozwala nam się spotkać w określonym miejscu i w określonym momencie, czyli w ogóle, że to daje nam możliwość umawiania się. A teraz nam się to uprościło, coraz więcej takich sygnałów. Wczoraj ładnie Grażynka powiedziała, nie wczoraj, kilka dni temu Grażynka ładnie powiedziała do Grażynki. Pamiętasz, co powiedziałaś w kontekście czasu i tej przestrzeni opisywanej komunikatorem? Przestrzeni? No, że się spotykamy, czy nie wiem. Powiedziałaś, że nigdy byś Grażyny nie spotkała, gdyby nie ten komunikator, prawda? Że jesteśmy na drugiej półkuli. Najpierw z Agnieszką byliśmy, teraz z Grażynką, a za chwilę pojedziemy do Afryki, bo Grażynka nałożyła na mnie niestety pręgierz, prawda, Kartaginy, Tunezji i Maroka, tak? Tak. Gdzie no, będziemy musieli chcąc, nie chcąc podróżować. Nie no wiem, to czy... ja jeśli wiesz, to słuchaj, pytanie było trefne, mogła być odpowiedź, wiesz. No nie, ale wiesz, to... Moje pytanie było trefne, no pyta się, co jeszcze tam można zaplanować, no i pytaniem i miałeś odpowiedź, no Afryka. A gdzieś mi tak po głowie jeszcze chodzi, bo nie mogę go znaleźć, tego z przysłownia, ale wielcy ludzie podobno czasu nie mierzą. Ale mam też takie coś na czasie. To chciałem wam pokazać. Chyba masz na czacie. Pomyliłeś się, to jest na czacie. Ale zanim Ania będzie wyjaśniała i zanim Iza do nas dołączy, to ja mam dla was mały prezencik. Oczywiście bez żadnych absolutnie podtekstów. Bardzo proszę. Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. W repce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana Sodom koło Gomorka, babcia o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni ćwieczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Kuzyneczka Ernestynka, ozdoba rodziny, kawki z gniazda wybierała i spadła z drabiny. Co z malutko, głos babuni z góry brzmi radośnie, ciota mu niej, krzywa rośnie babciu, krzywa rośnie. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. Tata za siemanko w kasie miał i siedzi w kiciu. Były o tym zmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale faktem się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parternie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak tak już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa, spokojnych pieleczy, po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy.
znacie to, prawda? Nie, ja tego nie znałam. Nie znałaś? No jak można, to klasyka. No, no właśnie. To chyba prorocze. Piosenka na pewno dedykowana Jackowi Kurskiemu. Bardzo dobrze się nastroi właśnie tą piosenką. Drodzy Państwo, zapraszamy oczywiście Andrzeja Brzezińskiego, Ani Ficek i Krzysztofa do dyskusji, a my przechodzimy sobie dalej, czyli wracamy do naszych przysłowi, ponieważ Aniu, jest dla Ciebie pytanie, Aniu Ficek, o te pieniądze, bo podobno za pieniądze możesz kupić zegar, ale nie czas. No i chciałem Cię zapytać, jak to jest z tymi zegarami i dlaczego, skąd w Tobie taka pasja do tych zegarów i tych czasów? Weź mi to powiedz. Ania nie ma czasu. Dołączy, to może ją dopytamy. A tak zostaje nam na razie iść dalej. Za pieniądze możesz kupić łóżko, ale nie sen. Sen, spokojny sen, czyli można powiedzieć to, co ludzi tak gnębi w konfliktach, stresy. Dzisiaj rozmawiałem z Magdą, z Małgosią Budą na temat właśnie tych stresów i frustracji, które ludzie mają w konfliktach i można im pomagać, do tego potrzebni są mediatorzy. I zadałem mi pytanie właśnie, jakie ma sposób na łagodzenie tych stresów i frustracji, które ludzie mają w konfliktach, a was jako zaczarowanych najem chciałem zapytać, jakie macie sposoby na spokojny sen? Co zrobić, kiedy nie można zasnąć? Bo ja od razu powiem, dla mnie to liczenie baranów jest po prostu bezkonkurencyjne. Grażynko, jaki masz sposób na dobry sen? Sposób na dobry sen. Kładę się do łóżka, przykrywam się kołdrą po same uszy i słucham, jak tyka zegar na ścianie. I też tak sobie tykam razem z tym zegarem i zasypiam. A, rozumiem. Proste, proste. Janku, a ty jaki masz sposób na dobry sen? Tylko dobry sposób na dobry sen to jest przede wszystkim ruch. Lubię spacerować, lubię chodzić i powiem Ci, że po takim spacerze, prysznicu i lampce koniaku nie ma żadnych wątpliwości z zasnięciem, gdybyś sobie coś takiego zaaplikował. A widzisz, widzisz. Ja też nigdy nie miałem kłopotu ze snem, bo jakoś tak się dziwnie składa, że ludzie czynu wykorzystują swój czas i jakoś ja mam przynajmniej skomponowany ten sen w całokształt mojego życia i w razie czego zawsze łóżko mam blisko. Stoczyć, gdyby praca była jakaś nazbyt intensywna, a wymagała właśnie czasu i konieczności jej dokończenia. Więc uważam, że dobre łóżko to chyba jest podstawa istnienia. Co myślicie? Można no jako różne... żołnierz to powiem Ci, kalimatę zamęczę mam koło siebie, także w każdym warunkach byłem przygotowany na ten wariant. No przecież, no. Ale no to gdybyś, Jurku, wymienił, na jakich łóżkach spałeś? Albo na czym spałeś? Przecież byłeś harcerzem wiele lat. Nawet ja bym tu z my byśmy tu z Jankiem opowieść wysnuli, bo ja mam całe harcerstwo za sobą, a ja z całą pewnością byś wysłuchała od nas kupę fajnych opowieści na ten temat. Właśnie. No to kiedyś mnie zaskoczyło, jak byłem na, w Chodzieży, czyli w Szwajcarii Chodzieskiej. Mieliśmy taką nocną grę terenową wokół jeziora i było dla mnie szokujące, jak chodziliśmy wokół tego jeziora, przy jednej ławeczce był punkt taki kontrolny i nagle usłyszałem taki totalny łomot, taki jakby nie wiem, co się działo, taki bu, 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 bu. Wiesz, co to było? Grażynko? Nie. To był jeżyk mały, który tupał pod ławką. Trudno sobie to wyobrazić, ale one strasznie koszmarnie głośno tupią. Tak. Jeszcze pamiętam, że było coś o tupocie białych mew. A to wynikające z czegoś innego, Grażynko. Ja nie wiem, co no to ten mamy... słyszał. Ja nie wiem, co ten Jurek słyszał. Nie mogę uwierzyć, że mały jeżyk tak tupał. Nie mogę. No właśnie, że prawda, ja też doświadczyłem to. Tak? Tak, 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 to jest prawda, Grażynko. O matka, nie wiedziałam, że takie są jeżyki. A to dopiero. Ania się pojawiła. Aniu, ty tak nas słyszysz? Tak, jestem. Może tak. Odpowiesz jak tymi zegarami, bo nie wiem, pewnie słyszałaś nasze pytanie. Skąd twoje ulubienie tymi zegarami? Odpowiedz no.
No, znaczy nie umiem znaleźć innego wyjaśnienia, jak to po prostu, że jeśli zegar mi się podoba, to po prostu chcę go mieć. Tak samo jak tutaj dodam obraz, który robi na mnie wrażenie, czy też ceramika, której walorem jest dla mnie kolor granatowy, biały, błękitny. Jak widzę coś ładnego, to po prostu chcę mieć. Słyszałam też pytanie dotyczące snu, o dobry sen, o sposób na dobry sen, jaki to jest dobry sen. No więc po pierwsze nigdy nie miałam trudności, jak dotychczas nigdy nie przypominam sobie, żebym miała trudność z zaśnięciem. A dobry sen to długi sen. Ja mam raczej problem z tym, że zawsze jest mi mało snu. Aha, ale wiesz co, w twoim przypadku to ja to doskonale rozumiem, bo po prostu ty ciągle czytasz książki, a one są tak nudne, że na... No właśnie, nudne. Od razu. Zasypiam po nudach. I tego dotyczy kolejne chińskie przysłowie. I muszę wam powiedzieć, że jak obserwuję tą zmianę cywilizacyjną, bo tak to postrzegam, jeszcze raz przywołam obserwację Grażyny, że gdyby komunikator, to nie mielibyśmy możliwości kontaktowania się z ludźmi na drugiej półkuli, a to jest tak, jakby byli obok nas, więc ta zmiana jest duża i bardzo fantastyczna. Doniosła. I ktoś mi ostatnio powiedział, wiem, Darek Salamon ostatnio mi powiedział, że całe otoczenie w Polsce mediacyjne nam potwornie zazdrości. Dlatego, że my po prostu rozpędzeni tymi wszystkimi spotkaniami, my po prostu żyjemy, to od nas bucha, huczy. Ta wspólnota jest taka całkiem prawdziwa. Oni nie mogą za nami nadążyć, chociaż patrzą na to z wielkim zachwytem i próbują to jakoś nadrobić. I teraz, gdy patrzy się na te nadróbki, to ja pamiętam, jak na początku z Marcinem Szargiejem testowaliśmy ten komunikator. Potem pojawiała się taka moda, prawda, że ludzie live'y robili, prawda, no i nagrywali i to też troszkę za naszą sprawą podążali, co róż jakiś tam mediator live'y nagrywa. Zauważyłem, że jest taka tendencja książkowa, mianowicie kto róż próbuje książki pokazywać w tle i zastanawiam się w duchu tego przysłowia chińskiego, ile tych książek, a ile wiedzy. Czy ludzie po prostu te książki mają? Bo jak patrzę taki zestaw książek, a czasami w tych oczach rozumu brakuje, szczególnie we współczesnych politykach władzy, no to sobie myślę, że to jest niezły numer. A były szef Teleekspresu, czyli... Marek Szerakowski? Nie. Kto jest Teleekspres prowadził? Maciej Orłoś. Orłoś. Maciej Orłoś, oczywiście. To on pod wpływem nagonki na LGBT zaczął zakrywać te książki białymi płótnami, że one takie kolorowe, że to miałoby jak specjalnie źle świadczyć. I jeszcze jeden obraz, też znalazłem taki filmik, jakiś radziecki, strasznie stary, gdzie w tle w bibliotece zobaczyłem dzieła Włodzimierza Ilicza Lenina. Przy okazji test dla was z wierności systemowi i naszej ojczyźnie. Ile dzieł wydał Włodzimierz Ilicz Lenin? Proszę bardzo. Ile dzieł? Tak, w tym wielkim wydaniu ile dzieł wydał Włodzimierz Ilicz? A może z 20? Janku, ile? Nie podejmuję się, ale znalazłem takie fajne przysłowie. Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby uświadomić sobie, Aniu, jak mało się wie. To jest przysłowie Mikołaja Gogola. O, proszę. Proszę, proszę. Aniu, ile dzieł Lenina? Jest z nami Iza Kosior. Witamy zaczarowaną na M rudą tą kitkę. Wiewióreczkę. Aniu, ile dzieł Lenina? Nie wiem, niestety nie umiem odpowiedzieć. No to rzuć chociaż jakąś liczbę, bo ty jesteś za młoda, to wiedzieć nie możesz, ale może spróbujesz. Nie wiem. No ja na chybił trafił, ile co tam, jak w totolotku, wiesz. Pamiętajcie, że na te dzieła pracował cały naród radziecki. No więc ile dzieł wydał Włodzimierz Ilicz Lenin? Nie wiem. No więc chciałem wam powiedzieć, że to jest taka z przeszłości ciekawa historia. Jak upadł PRL,
to pojechaliśmy kiedyś z moim Bogusiem Przyterlim i kręgiem białej podkładki do takiego schroniska na Otrycie. To jest taka bardzo, bardzo dzika góra w Bieszczadach i tam była taka chatka, do której przeprowadził się warszawski filozof, czyli taki propagandzista PRL-u i miłośnik Włodzimierza Ilicza Lenina. I tam po raz pierwszy zobaczyłem na półce wszystkie dzieła Włodzimierza Ilicza Lenina. Mianowicie było ich 21. Także Grażynko, gratuluję. Potem spotykałem... Bo ja jestem córką komunisty, jak wiesz. A no to brawo, no ale gdzieś to jedno dzieło zginęło. No właśnie, nie mogę sobie tego darować. Ale powiem wam, że jak widziałem czasami na śmietniskach te dzieła, ładnie zresztą oprawione, to tak mi było żal, bo tak sobie myślałem, kurka, może ja bym tak wziął, jednak coś z tego przeczytał. No człowiek taki uboższy, jak tego nie wie, nie wie, o czym mówi. Myślę, że współcześni propagandziści to nie wiedzą, bo myślę, że jakby PiS przeczytał teraz jakieś dzieło Lenina, to by mieli od razu prostą instrukcję do dalszego działania. Ale chciałam wam powiedzieć, że ja niedawno dosyć przeczytałam manifest komunistyczny Karola Marksa. No. O tym, że widmo krąży nad Europą. I słuchajcie, to co on tam pisał, to nie jest to, co potem zrobiono w ogóle. Naprawdę, przeczytajcie manifest komunistyczny, bo przekonacie się, że to, co potem robiono, to nie jest to, o czym on pisał. Naprawdę. Bardzo ciekawe. To my z tym Karolem Marksem może spróbujemy coś się tutaj dowiedzieć. No spróbujcie, a ja chciałam, Jurek, mogę jeszcze wrócić do czasu? Bardzo proszę, oczywiście. Słuchajcie, bo ja jestem, ja teraz przeżywam Stanisława Wincenza. Ja? Wykupiłam książkę Na wysokiej połoninie, prawda, starowieku, bo chciałam zobaczyć, czy da się tą książkę czytać teraz, w roku 2020. Ona została wydana w roku 19, czy napisana, wydana w roku 1936. Ta książka została wydana przez Pax w 1980. I słuchajcie, ja wam przeczytam fragment. Jak wy to odbierzecie? Chciałabym to przeczytać ładnie, artystycznie, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Posłuchajcie o czasie, bo to jest cały, słuchajcie, jest to cały rozdział, który nazywa się Czas Górski. Czas Górski. Fragment przeczytam wam. W gazdowskim życiu pośpiech niepotrzebny. Znamy. Wszystko robi się zawczasu, wszystko dzieje się na czas. Nikt się nie spóźni, bo woli wstać wcześnie, uporać się wcześnie, wyjść wcześnie, by zawsze mieć dość czasu. Tak było dawniej. Odległości i podróży połonińskich nie obliczało się na godziny, czy kryj Boże na minuty, jak pociągi, lecz na dnie i tygodnie. Pośpiech to dziwactwo jakieś, a ciągły pośpiech to śmiech, to choroba. Pośpiechem niedaleko zajedziesz, za to bez pośpiechu przepędzisz tych, co się spieszą i dobrze wyprzedzisz. Pośpiechu nie jeden żałował, czy to, że zbyt gorąco pogonił odpłacić jakąś krzywdę i rąbnął przeciwnika niepotrzebnie, czy też zbytnio pośpieszył się z kupnem, sprzedażą czy kontraktem, a powolna stateczność każdemu na korzyść wyszła. Drogi były złe, nieraz karkołomne, płaje zawsze szły szczytami i wertepami leśnymi, gwałtowne ulewy i powodzie, nagłe burze. Wszystko to sprawiało, że pośpiech był niemożliwy, niepożądany, mógł nawet być bardzo szkodliwy. I czyż to wypadałoby godnemu, jelnemu gajdzie śpieszyć się? Każdy to rozumie, że kiedyś przed laty opryszki ludzie lasowi, jak te ptaki drapieżne, umieli się pośpieszyć. I jeszcze jak? Ale z gazdów nawet i dziś, a cóż dopiero przed laty, któż by się śpieszył? Śpieszy kto? To jest taki fragment o czasie. Mówię wam, ta książka cała jest napisana w taki sposób i dlatego nazwałam Stanisława Wincenza czułym narratorem, myląc to z czułym mediatorem. Ale wiesz co, popatrz, jak ta historia się rozwija, czyli powiedzmy od Czesława Miłosza, noblisty, przez Olgę Tokarczuk wracamy do Stanisława Wincenza. Okazuje... A,
Dlatego właśnie ja napisałam nawet do fundacji i wysłałam do fundacji Olgi Tokarczuk taki pomysł, żeby jakoś wyciągnąć Stanisława Wincenza z przeszłości, bo wydaje mi się, że Olga Tokarczuk i on są w kontakcie. To wspaniały pomysł rzeczywiście, ale przywołując twój wątek, który podniosłaś, dla zrobienia ci przyjemności, Grażynko, jako aktywistki partii lewicowej, widmo krąży po Europie, widmo komunizmu. Wszystkie potęgi starej Europy połączyły się w świętej nagonce przeciw temu widmu, papież i car, Metternich i Guizot, francuscy radykałowie, niemieccy policjanci. Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by nie była okrzyczana za komunistyczną przez swych przeciwników będących u władzy? Gdzie jest taka partia opozycyjna, która by z kolei nie odwzajemniała się piętnującym zarzutem komunizmu zarówno bardziej od siebie postępowym przedstawicielem opozycji, jak i swoim reakcyjnym przeciwnikom? Dwojaki wnioski wypływa z tego faktu. Komunizm jest już przez wszystkie potęgi europejskie uznany za potęgę. Niech żyje Kaczyński. Jeszcze, aby komuniści wyłożyli otwarcie wobec całego świata swój punkt widzenia. Precz z Unią Europejską. Nie. Właśnie gdyby, to jest tylko fragment, ale naprawdę przeczytajcie całość. Zobaczycie, jacy będziecie zadziwieni. Naprawdę. Nie wiem, czy mnie namówisz, bo to ma 21 stron. No to jest bardzo mało. No bardzo dziękuję, ja zasypiam przy drugiej. Ale to może Ania by przeczytała. Ania, przeczytasz mi? Ania, zaraz się... Aż ją zatkało z wrażenia. Co, przeczytasz mi? To ja do ciebie przyjadę i przeczytasz mi manifest komunistyczny Marksa i Fryderyka. Tak. Grażynka, i zarysuje najwyraźniej, słuchajcie, dzieje się. Żeby to było bardziej sprawne, ja jestem człowiekiem mediów, w związku z tym dla małej przyjemności dla was i przywrócenia was do ładu i równowagi, zapraszam do obejrzenia filmiku. Bardzo proszę. Rocznicy Powstania Listopadowego redakcja Równości zwołała w Genewie zebranie międzynarodowe, aby swym towarzyszom, socjalistom Europy, powiedzieć, do czego dąży proletariat Polski, jakie są jego cele i zamiary. Wśród przeszło 500 osób zgromadzonych na zebraniu byli Szwajcarzy, Niemcy, Francuzi, Włosi, Rosjanie, Polacy. Przewodniczył J.F. Becker, zasłużony weteran rewolucji niemieckiej i ruchu robotniczego w Europie. Obowiązki sekretarki przyjęła na siebie przebywająca w Genewie rewolucjonistka rosyjska Wiera Zasulicz. Marx i Engels nie mogli wziąć bezpośrednio udziału w zebraniu, przysłali jednak list, w którym dają wyraz swemu stosunkowi do kwestii polskiej. List Karola Marxa i Fryderyka Engelsa na zebranie genewskie w 1880 roku. Do mitingu w Genewie, zwołanego dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji polskiej 1830 roku. Obywatele! Po pierwszym podziale kraju Polacy, opuszczając swą ojczyznę, przepływają Atlantyk, aby bronić wielkiej, wówczas powstającej Republiki Amerykańskiej. Kościuszko walczy obok Waszyngtona. W 1794 roku, gdy rewolucja francuska z trudnością stawia opór siłą koalicji, sławne powstanie polskie wyswobadza ją. Polska traci swą niezależność, lecz rewolucja zostaje. Polacy zwyciężeni wstępują do armii Sankilotów i pomagają im przy burzeniu feudalnej Europy. Na koniec w 1830 roku, gdy cesarz Mikołaj i król pruski zamierzają doprowadzić do skutku swe plany, by nowym napadem na Francję odrestaurować legitymistyczną monarchię, wówczas rewolucja polska, którą dziś święcicie, zastępuje im drogę. Porządek zapanował w Warszawie. Okrzyk „Niech żyje Polska”, który rozległ się wówczas w całej Europie Zachodniej, nie był wyłącznie daniną sympatii i podziwu dla bojowników patriotycznych, brutalną siłą zgniecionych. Okrzykiem tym witano naród, którego wszystkie powstania, tak dla niego samego fatalne, zatrzymywały zawsze pochód kontrrewolucji. Naród, którego najlepsi synowie nie zaprzestawali nigdy wojny odpornej, walcząc wszędzie pod sztandarem rewolucji ludowych.
Z drugiej znów strony podział Polski wzmocnił święte przymierze, tę maskę hegemonii, cara nad wszystkimi rządami Europy. Okrzyk więc niech żyje Polska, mówi sam przez się, śmierć świętemu przymierzu. Śmierć despotyzmowi militarnemu Rosji, Prus i Austrii. Śmierć panowaniu mongolskiemu nad społeczeństwem nowożytnym. Od 1830 roku, gdy burżuazja we Francji i Anglii w mniejszym lub większym stopniu ujęła władzę w swe ręce, zaczął się ujawniać ruch wśród proletariatu. Od roku 1840 klasy posiadające w Anglii zmuszone były już uciekać się do pomocy siły zbrojnej, aby opierać się partii czartystów, tej pierwszej bojowej organizacji wśród klasy robotniczej. Wówczas w ostatnim zakątku niezależnej Polski w Krakowie wybuchła w 1846 roku pierwsza rewolucja polityczna, która ogłasza żądanie socjalistyczne. Od tej chwili ku Polsce skierowane są wszelkie złudne sympatie zasobnej Europy. W 1847 roku zbiera się potajemnie w Londynie pierwszy Międzynarodowy Kongres Proletariatu, który wydaje manifest komunistyczny zakończony nowym hasłem rewolucyjnym: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Polska miała na tym kongresie swych przedstawicieli, a do rezolucji kongresu przyłączył się sławny Lelewel i jego stronnicy na publicznym mitingu w Brukseli. W 1848 i 1849 roku armie rewolucyjne niemieckie, rumuńskie, węgierskie, włoskie przepełnione były Polakami, którzy odznaczyli się jako żołnierze i jako dowódcy. Chociaż prądy socjalistyczne tej epoki utopione zostały we krwi czerwcowej, jednak rewolucja 1848 roku, nie trzeba o tym zapominać, ogarniając swym płomieniem prawie całą Europę, zrobiła z niej na chwilę jedną gminę i przygotowała w ten sposób grunt dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników. Powstanie Polskie 1863 roku, które dało sposobność do wspólnego protestu robotników angielskich i francuskich przeciw nadużyciom międzynarodowym ich rządów, było punktem wyjścia dla internacjonału założonego przy udziale wygnańców polskich. Na koniec wśród polskich wygnańców Komuna paryska znalazła swych prawdziwych obrońców, a po jej upadku dla sądów wojennych w Wersalu wystarczyło być Polakiem, aby zostać rozstrzelany. Polacy więc poza granicami swego kraju odegrali wielką rolę w walce o wyzwolenie proletariatu. Byli wszędzie jej czołowymi bojownikami. Dziś, gdy walka ta rozwija się wśród samego ludu polskiego, niech ją podtrzymuje propaganda, prasa rewolucyjna, niech łączy się ona z usiłowaniami naszych braci rosyjskich. Będzie to jednym powodem więcej, aby powtórzyć dawny okrzyk: niech żyje Polska. Pozdrowienie i braterstwo. Podpisano Karol Marx, Fryderyk Engels, Paweł Lafarge, F. Lesner, dawni członkowie Rady Głównej Stowarzyszenia Międzynarodowych Robotników. Londyn, 27 listopada 1880 rok. Zobaczcie, jakie złośliwe chłopaki. Coś wam powiem. Na temat tego: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Otóż u nas w szkole to było takie powiedzenie, bo była taka moda, była na zamienianie wszystko na jakieś inne języki. Więc wiecie, jak jest: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, po czesku? Wiecie? Tak się obawiałem, że powiesz. No mów. Z całego sweta gołe dupki, hop do kubki. Ale jeszcze wam powiem o sobie. Był kolejny dzień nauczyciela, jestem w szkole podstawowej i mamy namalować plakacik taki i jakieś hasło właśnie o dniu nauczyciela. To co maluje Grażynka? Maluje coś tam i pisze: nauczyciele wszystkich krajów, łączcie się. Podobno w pokoju nauczycielskim był taki rechot. No i koleżanka mi o tym powiedziała. Ja potem zmieniłam to hasło. No ale tak to jest. Dobra, no to tak, to wracam do Ani. Aniu, czyli coś z tym jeszcze, z tym czasem coś zrobimy, czy już idziemy dalej do następnych mądrości
chińskich, bo jesteśmy przy tych książkach, tak sobie tak się lekko podśmiewuję dla z tych wszystkich, którzy tak teraz uważają, żeby w tle mieć te książki i to ma potwierdzać, że oni są tacy pełni wiedzy. No może tak jest, może tak nie jest, no ale można by zrobić taki test okrutny, zapytać tych ludzi, co oni ostatnio czytali. Jest taki młodziak, który chodzi po Warszawie i pyta o różne okoliczności powstania warszawskiego, czy jakieś historyczne. Okazuje się, że młodzi ludzie nic na ten temat nie wiedzą. No ale cóż tu możemy zrobić? No, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie. A teraz mamy okres pandemii, no więc chyba w szczególności wydaje się, że te pieniądze zmarnowane na ZUS, to one raczej nie będą nam procentowały. To naprawdę trzeba mieć dużo zdrowia, żeby chorować, prawda, Grażynko i Janku? Bo reszta nie chce ze mną gadać, nie wiem dlaczego. To znaczy ja właśnie kończę teraz rehabilitację. I od razu, ponieważ jest to w przychodni, do której należę, przy Łowieckiej, przy mojej pracy, od razu po ćwiczeniu poszłam zarejestrować się do neurologa, żeby dostać skierowanie nowe, żeby mieć już na drugi rok też taką rehabilitację. No i wiecie, że to nie jest, ta wizyta, to nie jest wizyta z lekarzem, tylko teleporada. Jestem zapisana na teleporadę. Na 1 grudnia o 14 ma do mnie dzwonić pani neurolog. Straszne. No dobra, ale idźmy dalej, bo zaraz musimy dojść do Izy i do jej rysunków i opisu mediacji, chyba że Janku chcesz coś dodać. Albo nie, Izy. Tutaj uważam, że w tym temacie akurat nie potrzeba. To przysłowie szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, póki smakujesz, aż się zepsujesz. Jest jak najbardziej na czasie i myślę, że nic tutaj więcej nie pamiętacie, należy. A pamiętacie, jak ten fragment mówił Morawiecki? Jak się popałętał? Nie, Grażynko, tego nie słyszałem, ale on codziennie ostatnio mówi. Nie wiem, czy zauważyłaś. No właśnie, brakuje lekarzy. Widać, że brakuje lekarzy, Janku, wiesz? Ale lekarze w niczym nie przeszkadzają w tej pandemii, powiem ci. No. Podobno bez lekarzy można funkcjonować. Masz chociażby przykład na Stadionie Narodowym, nie? Wiem, właśnie. No właśnie. Ale, to proszę pozamykać drzwi, a jak coś, to proszę zrzucić na mnie odpowiedzialność za ten czyn. Służba zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić. Prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie. Prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Bardzo długo mówić, prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. No i do tego Krzysztof Grałkrzewicz, to mi się bardzo podoba, my ostatnio zaabsorbowaliśmy trochę jego fajnych fraszek, ale Krzysztof... To jest, proszę Państwa. Zresztą, jak mówiłem, że jadę do Choryńca, to wyjeżdżałem na nową autostradę. Tam jest ta nowa autostrada, która dochodzi do Ukrainy. Niepotrzebna tam. Bo wiceminister infrastruktury ostatnio powiedział, że po niej jeżdżą tylko Ruscy i Niemcy, więc trzeba by było ją zrolować. Ale wyjeżdżam na tę autostradę i nagle widzę taki drogowskaz, że mnie ciary po plecach przeszły. Mówię, Jezu, kto w tym kraju się na takie coś odważył? Patrzę, tam na drogowskazie jest Jarosław Przemyśl! Prawda? No więc jak mieliśmy szkolenie w Jarosławiu, to tam Jarosław Przemyśl tamtego czasu żyje niezmiennie wielkim banerem w centrum Jarosławia, miasta. Otóż łączy nas Jarosław. No
Życie piękne i zaskakujące potrafi być. No dobra, z szacunkiem i pozycją parlamentarzyści dostają 108% podwyżek, więc niech sobie mają. Dalej. Ania jest honorowym dawcą krwi. Chciałem niniejszym Anię Ficek pochwalić i poprosić, żeby się Ania pochwaliła, ale znowu nam gdzieś zginęła. Nie wiem, jesteś, nie, nie, Ania, jestem, prawda? Jestem. Specjalne nagrody za to. Jestem głosem, nie jestem na wizji. No jestem zasłużona dla zdrowia narodu. Tak się stało, ale to nie jest nic do chwalenia się. To jest po prostu odruch. Byłam zresztą przedwczoraj. Ale odruch, po prostu. Wstaję rano, zastanawiam się, czy minęły 3 miesiące, znaczy kwartał od poprzedniej donacji. No i jeśli tylko mogę, to idę. Przedwczoraj byłam. A to ja już rozumiem po prostu. Czyli budzisz się rano, mówisz, krew mnie zalewa z powodu tego, co bym znowu bym mógł oddać. Dokładnie tak, dokładnie. No widzisz, jak bardzo dobrze. Jak ty mnie rozgryzłeś. No. Ale się dzieje. Coraz goręcej. Wow. Co by tu można? No nie wiem, ja bym raczej nie podejrzewał, że Jarosław jest specjalnie zadowolony. No, a wracamy do Izy. Proszę piosenkę Sex Appeal. To nasza broń kobieta. Aha, tak to wymyśliłaś, dobrze. A my teraz przechodzimy do Izy Kosior. Iza, nie możesz do tej Izy dojść. Prawdę mówię. Ty jak w operze idziesz, wiesz? Idziemy. Rozumiem. Izo, czy ja mogę do ciebie dojść? Jestem. Ja mogę do ciebie dojść, bo tutaj padło pytanie prowokacyjne. Doszedłeś chyba. Doszłem. I teraz w takim razie nie wiem, co zacząć. Nie wiem, od czego zacząć, ale zacznę od Lednicy jednak. Proszę Państwa, mam dla Was coś, co Iza już widziała. Państwo jeszcze nie, chociaż to jest nauka. Proszę dla wszystkich o rytualne powstanie ze swoich siedlisk i zaczynamy naukę. Bardzo proszę. Do góry i raz, dwa, trzy, obracamy się w drugą stronę. Raz, dwa, trzy i opuszczamy ręce. I potem tak. Raz, dwa, trzy i w drugą. Raz, dwa, trzy. Mamy to. Raz. Prawą nóżką. O Panie! Dwa, tu, trzy i opuszczamy ręce. A cała sztuka polega na tym, żeby się jak najbliżej do partnerki zbliżyć w tym obrocie. To nie może być na metr, nie? Jeszcze raz. Jeszcze raz, bliziutko mnie. Raz, dwa, trzy. Bardzo sobie w oczy. I druga. Raz, dwa, trzy. I obrót. I teraz prawa noga. Tak. I potem ukłon, prawa noga do tyłu. I to się tańczy z łatwiej razy. Słuchajcie, to jest nasza Małgosia, która organizowała spotkanie w Lednicy. Jak widzicie, Anna Ficek, żeby nie było wątpliwości, siedzi, jest aspołeczna. A oczywiście nauka tańców związana z Lednicą, z księdzem Górą i z Rybą, to chyba już było tuż po śmierci księdza Góry. Pieśni religijne, na których uczyliśmy się tego. Prawda, Izo? Pamiętasz ten czas? Nie pamiętam, ale teraz już pamiętam. No widzisz, to jeszcze trzeba ci przypomnieć. Nie, no waltz angielski jest starym tańcem, ale nie średniowiecznym. Nie. To jest 18 wiek. A tu kto z was był mężczyzną? Nie zastanawiałeś mi się. A, rozumiem. Nie, no to o melodię nie chodzi, chodzi o taniec. No właśnie, o to zobaczymy. Wszyscy do kółeczka. Chodźcie razem, dziewczyny. To bez znaczenia. Po kwadracie, tak?
śpiewamy. Ale śpiewamy, słuchajcie. Dobra. Kółeczka. Twoim pięknym panie. Kółeczka. Przypominam, że rozpoczynamy od dwóch trójkątów, które rysują kwadrat. Tak czyli tak. A to będziemy palić. Do przodu, bok, wyprost. I do tyłu, bok, wyprost. I kwadrat z głowy. I po przekątnie teraz. Raz, dwa, trzy, i w drugi. Raz, dwa. Nie. I znowu kwadrat. No, to później. Jeszcze raz. Mnie to po prostu rozwalało. Jakkolwiek by był układ muzyczny, to Małgosia zawsze sunęła z pieśniami religijnymi. Tuśmy tam. Przez cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Proszę bardzo, test dla Państwa. Cóż to za taniec? Palc. Ale jaki? Angielski. No oczywiście, brawo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Słuchajcie, ta z pieśniami religijnymi, a nasz kolega z piwem w ręku. Dobra, to samo za rączki. A temu ręki zabrakło Szymonowi z piwem. Ale jak się zaczniemy modlić, to on ucieknie. Niewierzący. Uwaga, tak? Prawą nogą, kwadrat. Tak, pierwszy kwadrat. Dobra, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I trójkąty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięknie, powtórzmy to. Od kwadratu. Uwaga, uwaga, uwaga. Ja się trochę boję, Łukasz. Trzy, cztery. Raz i w lewo. Dwa, trzy. I cofamy się i w prawo. Trójkąty. Raz, dwa, trzy i przykąty. Raz, dwa, trzy. I obracamy się, no właśnie, w lewo chyba. Lewo, 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 jego, lewa, jego, lewa, jego. Tak, tak, tak. Szukamy partnera. Szukamy partnera. Uciekamy. Raz, dwa, trzy, uciekamy. I tak. Raz, dwa, trzy, ręce do góry i w drugą stronę się obracamy i opuszczamy ręce z partnerem. Lewa ręka do góry. Raz, dwa, trzy, do góry ręce, obracamy się i opuszczamy ręce przed partnerem. Tak jest, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Ja mówiłam swoją kwestię, a Łukasz nie. Także no tutaj... A trzy, podnosimy ręce do góry. No tak. Widziałaś. Widzisz, Marzynko, brakowało ciebie tam. To by były dopiero tańce. No i Andrzeja Brzezińskiego. Andrzeju, to ciebie naprawdę tam brakowało w sposób totalny, ale my sobie nadrobimy, nadrobiliśmy sobie to muzycznie później. I za jakiś twój komentarz do tego. Fajnie, że są filmiki, bo ja zupełnie nie pamiętałam tej historii. No widzisz. A oczywiście, że jest jeszcze i drugi filmik z tego wspaniałego wydarzenia. Ania jeszcze Ficek z nami była. Aniu, jak to tam? Bo ty tam się myliłaś troszeczkę chyba. Ja byłam, ale ja prawdopodobnie przewidziałam, że kompromitujące materiały wcześniej czy później zostaną wywleczone i wolałam sobie przy ognisku spokojnie podjadając, poczekać. Ale one są dla ciebie jeszcze bardziej kompromitujące, jak taka siedząca tam mimoza. No ale dobrze. Tutaj Iza będzie błyszczała w dwóch filmikach. Proszę bardzo. Nie znamy tego, nie znamy tego. Ja z domu zasadami. Nigdy nie miałam gdzie. Ja to znam, a to nie jest druga. Ja to znam. To nie mam tego. Wybierz to sama, nie ma mowy. A ranka tylko mi się śni. Na deser tort czekoladowy. Codziennie mama daje mi. A ja nie chcę czekolady. Chcę by miłość dał mi ktoś. Ale kto? Chcę by zabrał mnie od mamy. Bo słodyczy mam już dane. Czekolady, chcę by miłość dał mi ktoś. Chcę by zabrał mnie od mamy. Na tej słodyczy mam już dość, mam już dość. A ja nie chcę czekolady.
miłość dał mi Bóg. Żeby zabrał mnie od mamy, bo słodyczy mam już go. No i chciałem zapytać kolegę Andrzeja, czy kolega Andrzej jeździł na kolonie i czy śpiewał, a ja nie chcę czekolady. Proszę się tu wytłumaczyć grzecznie. Pani z okienka na poczcie, proszę. A co ty z tym okienkiem na poczcie, Jurku? Gdzie widzisz to jakąś analogię? No. Popatrz, no wiesz, elegancja Francja, no. Tak. A poza tym ja przypomnę, że ty byłeś dyrektorem Poczty Polskiej, w związku z tym wiesz. Stare dzieje. Bardzo miło widzieć Izę, której nie widziałem kupę czasu. Pozdrawiam cię, Izo, serdecznie. Czy jeździłem na kolonie? Byłem raz w życiu na kolonii. Tak się zdarzyło. Natomiast no oczywiście bardzo mile to wspominam, a co tam śpiewaliśmy, to już nie pamiętam. Ale dużo. Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? To ja ci zaraz przypomnę. Ja coś czuję, że ty masz jakieś kompromitujące materiały na mnie również. Pamiętasz klimacik? To po pierwsze, wiesz skąd to? To jest Ochotnica? No jasne. Tak. Oczywiście. Zmazła, a w tej bance same dziwy. A jeszcze nie. A jeszcze z Babojagą było co inne. Babojagą było ten, a królewna pochowała Grajka. Pokochała Grajka. Król się prawił i wesele i skończona bajka. Tak jest. Ja myślałem, że nie. No, Zbynku, to znaczy, że jesteś kazał. Ja się królowi powiedział, tak, kazał obciąć jajka. Tak było. No jest i trzeci filmik, zaraz sobie skomentujemy osoby, które wtedy były. Poszedłem nie chronologicznie, ale... Łojdana, pewnie wódki zła, kochająca żona. Puszczała się ciotka na drzwiach od wychodka, a drzwi się urwały i wpadła do środka. Łojdana, a drzwi się urwały i wpadła do środka. Teraz zwrotka ekologiczna. Srała baba, srała, trawy się trzymała, trawa się urwała, baba się skoprała. Oj dana, trawa się urwała, baba się skoprała. Myślały, że ślimki. No przepraszam, panie. No nigdy nie chcesz tej zwrotki zabić. No nie wiem, dlaczego Anno się tak śmiejesz, tu dzisiaj nie ma z czego śmiać. Z siebie się śmiejecie, no. Proszę sobie przypomnieć, co tu się działo. A jako, że osoby wybitne były na tym spotkaniu, to chciałbym was poprosić o właśnie małe wspominki, bo to jest wspomnienie z drugiej, a zresztą, co ja gadam? Aniu, pamiętasz, skąd są te zdjęcia? To znaczy wiadomo, że z Ochotnicy, tylko z jakiej okazji? No to pewnie była druga rocznica, chyba druga utworzenia Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji. Jasne, że tak, oczywiście. Luty 2016. Tak, tak. Jesteśmy w takim gronie, w którym możemy porozmawiać o osobach obecnych. Tutaj są zdjęcia, widać Czarka i Iwonę. Oni są z Krakowa. Czarek jest naszym partnerem jako firma w CAM-ie wrocławskim. No ale są też osoby z Nowego Sącza, bo Andrzej nie był tu sam, prawda? Proszę, a kim ten młodziak taki tutaj wygolony jak Hołowczyc? Parę czasy. Prawda? Ja po prostu w takich sytuacjach po prostu mam, aż mnie za uszami boli z tego całego śmiechu, jak żeśmy się tam schowali w tej wiacie, prawda, i żeśmy tam się chichrali, to ja po prostu nie mogłem znieść tego. Ale jeszcze mamy tutaj ze sobą, o proszę bardzo, to Ani bym poprosił, zresztą nie, Ani i Andrzeja bym poprosił o małe wspominki. Nie wiem od kogo, czy od Zbyszka, czy od Agaty, bo tu mamy Agatę, prawda? To jest nasza Agatka, prawda? Tak, Agatka Mazur-Matczyńska, psycholog, mediator wieloletni, dobra dusza,
Dawno jej nie widziałem swoją drogą, kurczę. No i nasz cudowny człowiek, Aniu. No to o Zbyszku pewnie mowa. Zbyszek Gurgul. Nie wiem, co o nim powiedzieć. Człowiek lasu, instruktor zuchowy, świętej pamięci, Kraków. Odszedł od nas, rzeczywiście wybitna, wspaniała postać, ale myślę, że gdzieś tam wysoko sobie też razem z nami z radością obserwuje te obrazki, bo wiem, że wy przyjechaliście chyba dzień wcześniej, prawda, Aniu? Jak to było? No właśnie, ja nie mogę sobie tego przypomnieć, jak to było z przyjazdem. Pamiętam, że wyjazd był fajny, była też wycieczka, taka leśna, wieczór i północy przy ognisku ze śpiewami. Fajny wyjazd, bardzo fajny wyjazd. Myśmy we wiacie byli, chyba że to był dzień wcześniej. Mieliście ognisko tam? Aniu? No to nie, to ten moment z ogniskiem to był moment, kiedy i ty już byłeś. To było wtedy, kiedy śpiewanie odchodziło. Przy akompaniamencie. To nie było ognisko, bo myśmy tam, pamiętam, chyba nie było tak za ciepło. Myśmy się tam grzali w wiacie, zaraz będą zdjęcia. To jest wasza wycieczka. Bo jak mówię, wydaje mi się, że wyście jakoś tak wcześniej chyba przyjechali i tam żeście gdzieś poszli do lasu, myśmy przyjechali później. Nie wiem, w którym momencie, Andrzeju, ty dojechałeś. Też chyba przyjechałeś na wieczór. Kurczę, nie potrafię sobie przypomnieć. Wiem jedno, że jechaliśmy tam wspólnie z Krakowa chyba do tej ochotnicy. A mogło tak, a tak ze szkolenia. No tak. Z jakiegoś szkolenia w Krakowie, prawda? Ty popatrz, jaki tu jesteś smarkacz, no. I to zobacz, jakiś ty mały. Wyobrażasz sobie. Ja muszę z tym zdjęciem chyba jeździć, wiesz? Skurczony taki Andrzej Brzeziński. No i my oczywiście swojaki. Jakieś dowcipy tutaj padały różne, niepochlebne. A jeszcze jest historia o piwie. Aniu, opowiedz o Zbyszku i o piwie, bo bardzo mi się zawsze podoba ta historia. To jest taka smutno-wesoła historia, mianowicie Zbyszek, kiedy trafił do lekarza w pewnym momencie i diagnozowano u niego chorobę, lekarz zapytał go, ile on alkoholu pije, a Zbyszek powiedział, chwilę się zastanawiał, jakby liczył w głowie ten alkohol. Najpierw powiedział, że nie pije. Proszę? Najpierw powiedział, że w ogóle nie pije. A ona go zapytała. No tak. No dopytywała go, czy dopytywał lekarz. I Zbyszek zaczął liczyć i powiedział, że 2,5 litra. Za całe życie. Co za historia. Ale słuchajcie, żeby nie było wątpliwości, ja też tu podgrywam. Czasami właśnie przywieźliśmy do domu mediacji gitarę, więc teraz już będzie wesoło, będziemy częściej sobie podgrywać, ale mieliśmy miłą kolację i tu warto podziękować całemu zespołowi w Ochotnicy. Aniu, przedszkole w Ochotnicy działa? Tak, nawet chyba dwa przedszkola tam działają, ale nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że kolejne drugie powstało, tak. No i to jest nasza miła kolacja rocznicowa. Bardzo było sympatycznie, rzeczywiście schludnie i miło. A potem mieliśmy właśnie nasze granie i swawole. Była z nami jeszcze Aneta. Szkoły mediacji Aneta, tak? Mhm. Już wiemy, Ani Ficek wiemy. Pozostałe osoby to są gospodarze. Andrzeju, ty pamiętasz coś z tego szkolenia w Krakowie? Bo to były chyba ugody w takim razie, prawda? Powiem szczerze, Jurek, że już nie pamiętam. Na pewno wiem, że wracaliśmy wtedy z Krakowa właśnie z jakiegoś szkolenia tutaj w to miejsce. Natomiast jaki był przedmiot tego szkolenia, to niestety nie pamiętam już. No ale wyście potem, rozumiem, z Agatą wracali już razem do... Tak, do Nowego Sącza. No bardzo fajne miejsce. No to jest jedno właśnie z tych spotkań zaczarowanych na M. Powtórzone, bo w 2015 roku zaczęliśmy od Waliszewa w takim okresie czerwcowym. Tam były maki i w gruncie rzeczy te maki się przypisały do zaczarowanych na M. No i stąd tu Iza dość mocno zaczęła z nami współpracować, robiąc rysunki. I teraz, Izo, chciałbym przejść już do tego, chociaż jeszcze jedną mam niespodziankę dla was, jak już jesteśmy w klimacie. Słuchajcie, bo można oczywiście balować tak jak w Waliszewie, ale my mamy też inne na to sposoby. Jesteśmy w Międzynarodowym Dniu Mediacji,
w roku 2015, okazuje się, czyli 4 miesiące po zakończeniu spotkania w Waliszewie. Kto z nami był? Widzę, że Czarka, że Czarek chyba z nas wtedy odwiedził. Ja tu dzielnie z Teresą tańcuję. Jest Tomek Zieliński. Tomek z Mirkiem specjalnie przyjechali kamperem i właśnie po to, żebyśmy zrobili Międzynarodowy Dzień Mediacji. Drodzy Państwo, do takiego Międzynarodowego Dnia Mediacji z całym sercem namawiam. Oto mediacja. No i powiedzcie mi, jak tu nie kochać mediatorów? Czy to nie jest urocze? To spotkanie odbyło się w Haciendzie Teresy... Pelc. Tak, Teresy Pelc w Krakowie 16 października 2015 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. I oczywiście tak jak było widać, albo raczej nie było widać, tradycyjnie mieliśmy obstrukcję ze strony naszej koleżanki, która robiła za wizytatorkę naszego spotkania. Spróbujmy wspomnieć, kto tu jeszcze był. Andrzeja nie było. Nie było. Aniu, wspominki mediatorów krakowskich. Jola Piekarska. Jola napisała książkę wokół tematyki rozwiązywania konfliktów w sprawach rodzinnych. Tak, tu mamy, no jest Mirek Spera, tutaj widać, Mirek tańcował z Tomkiem Zielińskim na początku naszego spotkania, mieliśmy oczywiście sowicie zastawiony stół, Czarek w skórach tutaj wyposażony. O, jest, proszę, cała ekipa, zaraz zobaczymy, będzie może jakieś lepsze zdjęcie. Czy Aniu jesteśmy w stanie, kogo my tu jesteśmy w stanie wyhaczyć, jeszcze pamiętać z tych osób, kogo tu pamiętasz? Teresa Pelz jest tutaj umiejscowiona, była gospodynią tego spotkania. Jest Czarek Szyw, jest Mirek Spera, jest Ania Fice. Gdzie ta Ania? Nie widzę Ani. Ania gdzieś na ucieku. W dolnym rogu. Jest Jola. Gdzie? A, może ja tu mam zasłonięte. Tak, jesteś. Kogo tu jeszcze, Aniu, poznajesz? Nie pamiętam, przykro mi, nie pamiętam wszystkich imion i nazwisk. To jest tam, po lewej stronie koło Czarka stoi siostra Teresy Pelc chyba. No, tutaj, tak? Tak. Ja mam dużą satysfakcję, bo wiem, że ten zespół krakowski w ogóle stworzył odrębne stowarzyszenie, nie pamiętam, chyba nazywa się Dobre Mediacje. Tam grupa świętokrzyska i grupa krakowska się zjednoczyła i zaczęli sobie wspólnie działać. I to tak nawet dość smacznie wygląda. Nie wiem, jak sobie radzą na rynku, ale oni jakby poszli właśnie tą ścieżką tworzenia stowarzyszeń i zrobili to całkowicie samodzielnie. Więc mnie to bardzo zaimponowało, tym bardziej, że chyba na tym rynku funkcjonują bardzo konstruktywnie. Ja z tego zdjęcia zrobiłem jednego z memów. I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że zrobiłem sobie taki niedawno test, jest taki znany sędzia Żurek, głośny, ponieważ jest jednym z sędziów, który jest tutaj dotknięty tym obstrukcją pisowskim. Pan sędzia Żurek był rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa. I przyszedł do nas kiedyś na Kongres Mediatorów Rodzinnych w Warszawie i tam, Aniu, pamiętasz to zdarzenie? Zaraz opowiem, co ja pamiętam, a ty powiedz, jak to było. No, jak zwykle wtedy kongresy odbywały się w Warszawie i trwały najczęściej 3 dni. W pierwszym dniu poznawaliśmy się, między innymi pan sędzia Żurek przedstawił się, no dość tak oficjalnie powiedział 2 słowa o tym, że jest sędzią, pracuje w Krakowie w sądzie. W drugim dniu było jakoś już... Miał wystąpienie takie, był cały taki sztywny, tak się wymądrzał, bardzo taki... Tak, bardzo, bardzo oficjalny. Bardzo oficjalny. No albo w trzecim dniu, kiedy już w ramach prezentacji naszego warsztatu odbywały się symulacje, pan sędzia przeszedł na zupełnie inny poziom. Wziął udział w symulacji też jako strona. No i przedstawił się, Waldek jestem. Tak. Już zupełnie to była inna relacja. No. Nawet zaraz spróbuję to znaleźć, bo wydaje mi się, że i to mam.
ale na razie znalazłem, to może być ciekawostka też dla Państwa, jaka była doktryna w 2015 roku, co mówiono o mediacji. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek. Ale to jak zaczyna się pierwsza rozprawa i już jest spóźnienie, to nas to bardzo złości. To nagrywanie spowodowało większą dyscyplinę, ale proszę Państwa, paradoksalnie to nie sprzyja zawieraniu ugód. Ja mogłem sobie wielokrotnie w sprawach takich, że widziałem, że jest szansa na ugodę, całkowicie odformalizować proces. I tak robiłem. Czyli zaczynam mówić językiem nieprawniczym, a językiem potocznym. Wołam te moje dwie zwaśnione strony do stołu, pokazuję im mapę, zaczynam z nimi rozmawiać, pytam się, czy są z rodziny, bo widzę, że ten pasek ziemi to chyba kiedyś był dziadka, a teraz jest dwóch zwaśnionych wnuków, którzy się po prostu zaczynają mieć chodę. Zaczynam przemawiać do nich, pytam ich o rodzinę. No właśnie, tu sędzia Żurek opowiada, widać wyraźnie tą ciekawą sytuację, popatrzcie. Aniu, kogo poznajesz w prezydium? Ania znowu zniknęła. Edyta Żmudzin, która kieruje naszym Międzynarodowym Centrum Mediacji Międzynarodowych w Warszawie. I Marcin Szargiej, Białystok, wybitny mediator i szkoleniowiec. I Marcin jest takim, Andrzeju, wy chyba mieliście okazję ze sobą też pogadać. No i to była bardzo taka konfuzyjna sytuacja dla sędziego. Mianowicie tu plakaty, tu ludzie, oni tacy normalni, tu w jakichś t-shirtach, koszulkach, a on przyszedł w garniturach, zobaczcie, krawat, coś tam jeszcze zapięty pod samą szyję. No to i tu w same mądre rzeczy opowiada, prawda? Przekonany, że to tak właśnie z tymi mediacjami. Jest tym bardziej, że generalnie mówił nam, co w tych mediacjach, jak tu należy postępować. Była taka symulacja. Ja wydaje mi się, że ja tą symulację chyba też nagrałem, a może nie, bo jest symulacja. Myśmy wtedy nagrali taką modelową, fajną symulację. Wiem, że wtedy pan sędzia Żurek był bardzo tą sytuacją zauroczony. Było zresztą... Najprawdopodobniej nagrałeś i też brała udział w symulacji, jeśli ja dobrze pamiętam, nie wiem czy w tej, ale chyba tak, Laura Piasecka z Szydłowca. Oczywiście, to mam i to mogę, to akurat mam. I tu jeszcze... O mediacjach rodzinnych poza procedurą. Tutaj bardzo mi zależy na współpracy z Państwem, żeby wypracować, co powinniśmy wiedzieć. Jaką wiedzę powinniśmy mieć, żeby móc prowadzić mediację rodzinną. Andrzej, jesteś w stanie się wcielić w rolę takiego mężczyzny? No, nie mam. Ale będzie czekało za ciebie. Będzie czekało? Dobrze. To tu masz Renatkę. Oczywiście, ktoś musi dowodzić. To była taka śmieszna historia, tu widzimy na zdjęciu, jest Alam. Alam jest naszym też takim dobrym. Alam jest z Jordanii, z pogranicza izraelskiego, ale wygląda, że on tutaj współpracował ze służbami dyplomatycznymi jordańskimi i mieszka w Polsce od od 40 lat albo i więcej. I on tutaj był takim misyjnym mediatorem. Witać Andrzeja Goleniaka. I kogo my tu widzimy? No i wtedy, jest Renatka Bukowska z Lublina. Natomiast w tej mediacji rzeczywiście brała udział Emilia, Aniu, przypomnij mi. Dziękuję Ci, Jurku, za organizowanie. Bardzo proszę. Edyta Żmudzin. Tu widzę, jeszcze jest poprzednia symulacja. W każdym razie rzeczywiście było tak, że drugiego dnia sędzia Żurek, jak przyszedł i zapytany, jakby mediację poprowadził, no to tak ją rozpoczął, że dzień dobry, Waldek jestem, prawda? Już przyszedł w takich tych spodniach wycieranych, prawda, takich z dziurami, żeby już tak się bardziej upodobnić. Na trzeciego dnia był zachwycony, więc w sumie wszystko jest na trzy i tym razem właśnie tak było. Aniu, jakieś wspomnienie z tamtego czasu? A pamiętasz, Aniu, gdzie to było? Gdzie odbywał się kongres? W Warszawie, przy ulicy Wolności. W Staropolskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Warszawie. Tam jest liceum przy pięknej ulicy, ulica Wolność, więc ten kongres nazywał się Wychodzimy na Wolność. Bardzo fajne przedsięwzięcie. Ale dobrze, my tu gadu, bo ja tego sędziego Żurka przywołałem z jakichś konkretnych okoliczności, konkretnych powodów z okazji balu mediatorów, ponieważ chciałem powiedzieć, że miałem bardzo dużą satysfakcję, ponieważ sędzia Żurek w momencie, gdy zaczęli go gnębić, gdy PiS zaczął go gnębić, to wpadł na taki świetny pomysł, żeby skierować do mediacji sprawy, które ma zaległe, takie przeterminowane po to, żeby mu się PiS nie czepiał,
i poprosił mnie o to, żeby dać mu nazwiska mediatorów. Ja mu dałem 10 mediatorów i on wysłał te sprawy. Potem nie mieliśmy ze sobą 2 lata kontaktu. Ja niedawno napisałem do niego maila, żeby go zapytać, panie sędzio, jak tam z tymi mediacjami? A on mi napisał, jestem zauroczony i w ogóle zawsze będę za mediacjami. Czyli to oznacza, Aniu, że nawet ci ludzie, którzy tak lekko od nas podchodzili, typu Krzysztof Ozga, czy kilka jeszcze innych znanych nam wspólnie postaci, no mimo wszystko jakoś tam sobie pracują i jakoś tam mają dzięki temu dobre efekty. Wolę tych, którzy odbyli szkolenie i wiedzą, na czym mediacje polegają, niż takich zupełnie cwaniaczków, którzy idą sobie własnymi drogami i pieprzą tą robotę tak nie za bardzo. Dobrze, Izo, mam teraz dla ciebie znowu prezencik. Tym razem ciebie chciałem poprosić o komentarz, bo tym razem jedziemy do Lipska i teraz już zaczynamy twoje rysunki, szczególnie te, które opisują zaczarowanych Nael. To jest jeden z pierwszych rysunków, który zrobiła Iza przy naszym spotkaniu w Lipsku. Świąteczno-noworoczne spotkanie mediatorów sympatyków. Nie było nas dużo, ale było Lipsko, był Kazimierz Dolny nad Wisłą i był Lipianowiec, tak? Czyli tam, gdzie jest ten pałacyk. Opowiedz proszę, czy zamek nawet, zamek, ruiny zamku i obok tego taki pałacyk, czy raczej stróżówka. Izo? No bardzo dobry czas, ale wydaje mi się, że ja tymi rysunkami to staram się opowiadać właśnie. No właśnie, ale to może twoje komentarze, początki, co to są mediacje, jak to robić, o tym była mowa. Polska Izba Mediatorów, rozmawialiśmy rzeczywiście o tym, że mamy kilka organizacji, które funkcjonują na rynku, czyli 3 sztandarowe, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych i Mosty Porozumienia, one tworzą Polską Izbę Mediatorów, jest Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji i Nadwiślańskie Centrum Mediacji, które Iza prowadzi razem z Moniką, prawda? Iza narysuje cały taki schemat, który my mamy w rysunku. No i tutaj mamy kodeks postępowania mediatora, kodeks etyczny mediatora, standard M3, czyli samego centrum mediacji, jak mają wyposażone być pomieszczenia, w których prowadzone są mediacje, standard remedium, czyli współpracy, standard jak, czyli jak prowadzić mediacji i żak, czyli recenzji różnych książek na temat mediacji, polska norma ADR, standardy, etyka, dobre praktyki, rękojmia. No i tutaj Iza też wyraźnie wydzieliła właśnie te obszary. Tu mamy sferę zleceń, czyli tych operatorów rynkowych, tak zwany sojusz gospodarczy. I tu mamy Polski Instytut Mediacji jako spółka prowadzona przez Czarka Schiffa. Jest Polski Instytut Negocjacji w Szczecinie prowadzony przez Darka Smolińskiego. Jest Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów, a tu mamy tą część związaną z kształceniem pod sztandarem Akademii ADR, Centralny Ośrodek Kształcenia Mediatorów, Negocjatorów i Kształcenia Obywatelskiego. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Aha, no jest oczywiście Ogólnopolski Sojusz Oświatowy, czyli Szkoła Dialogu. Cała taka część dotycząca oświaty. Teraz mamy, Iska nam tutaj narysowała, co my tu mamy? No mamy Ludka Ludzika, a pytania te pewnie jakieś nocne, kiedy, co, jak, gdzie i kto. Tak? Czyli te ważne pytania wpisane do procedury mediacji. Nie wiem, jaka była intencja wydzielenia chłopczyka i dziewczynki. Coś to miało oznaczać? Pamiętasz, Izo? Może to były mediacje rodzinne? Nie wiem. No chyba tak. Rozrysowywaliśmy schematy. Jak uzyskać współpracę? Mhm. I tutaj była mowa o tych mediacjach pojednawczych, czyli co zrobić, żeby jakoś uruchomić ludzi, którzy są do siebie bardzo negatywnie nastawieni i wysłuchanie nie przynosi pozytywnych skutków. No są takie genialne pytania typu, jak państwo się poznaliście, co lubią państwa dzieci, kiedy państwo ostatnio rozmawiali, jakie zalety ma partner. Natomiast Iza wypisała tutaj również kwestie, które są źródłem naszych największych traum, czyli śmierć, rozwód, przeprowadzka, zdrada, alkohol, bieda. Co do zasady... Muszę powiedzieć, że ja do tych obrazków nie dotarłam. Jakieś najnowsze znalazłam z 16 roku, więc może... Te dostaliście w prezencie. No, mogło tak być. Oryginałów mam. 16 rok, jakiś Lublin u mnie się zaczyna. Pokaż, no zaraz zobaczymy, co ty tam masz. Pokaż, no to, co pokazywałeś, czekaj. Już cię tu powiększę. No. Jest. I co tutaj jest Lublin? Aha, to było to spotkanie w kole naukowym studentów. Prawa cywilnego. Pokaż jeszcze raz, to poczytamy, co tutaj jest.
To chyba prawdopodobnie też będzie gdzieś u nas. Albo ty poczytaj raczej, bo lepiej to widać u ciebie. Tutaj ważna rzecz, mediacja się opłaca. No i definicja mediacji, zasada pomroczności jasnej jest tu opisana i oczywiście zasady mediacji w ogóle. Dobrowolność, poufność, bezstronność, akceptowalność, neutralność. Ale też czym jest mediacja? Trochę z innej strony. O. Czym jest mediacja? Mediacje w Unii Europejskiej, trochę sprawa. No to czekaj, to ja jednak tutaj już, ale to jak nam pokażesz, to pokazuj tak dłużej, żebyśmy mogli tak chociaż 5 sekund rzucić okiem. Mediacje w Unii Europejskiej, dyrektywa, czyli opisane Parlamentu Europejskiego, Rady i są, jest z 2012 roku, normy. Dobra, dalej. Prawo. Dalej lecę. Później jak stracić staż. A jak prowadzić staż? Ale to tu może opisz coś. A tu mam jak... Nie prowadzić staż, tylko stracić twarz. A stracić twarz. Dobra. A tutaj jak zbudować? A. I tutaj takie mi fajne wpadło, techniki przełamujące. Muszę dobrze, je sobie odświeżyć. Dobra. Takie radzenia sobie w impasie, a nie tak szybko, wróć tak jeszcze, no żeby się tak zatrzymać. Pokaż, no pokaż, pokaż. Pokaż. Proszę. O, techniki, powtórzenie, tak? Akceptowanie komplementów, aha, czyli ingracjacja, praca ciszą, zamiana oceny na opinię, demaskowanie aluzji, ale wiesz co, ja myślę, że to jest skądinąd wzięte, to nie jest z naszego szkolenia. Z tego jest to. Ale skąd? To jest 16 rok. Sam o tym mówiłeś. To są dowody. To dowody są? Pokaż. Proces, dobrze. Mhm. Mediacje klasyczne, no to raczej chyba my jednak. No właśnie. Miejsca powstawania konfliktu, koło mora. No nie możesz tak szybko, no bo nic nie zobaczymy, no a wszyscy jesteśmy... To prawda, ale ja to zeskanuję, kiedyś zeskanuję. No, ale tu mogłabyś pokazać jeszcze, przecież to jest twoje... Ugoda. Ale tego jest dużo. Mediacje w takiej formie. A to jest o marketingu. O, proszę, to też z Lublina. A, nie, nie, to jest z czego innego. To jest chyba z tego szkolenia takiego, które było, które Ania Ficek organizowała. Coś mi się... 12 lutego 2016, zaraz to oczywiście znajdę. Lublin. 12... Lublin, tak. 12 lutego 2016. Aniu, pamiętasz spotkanie? No, pamiętam dwa spotkania. Pamiętam spotkanie w hotelu. Zresztą tak. Niemiło go wspominam i nie wiem, czy rozwijać ten wątek. To już prędzej ty. Tobie no, zostawię. Możemy sobie pozwolić. To było słabe drugi... spotkanie ze spotkania. I jednak nie dwa, więcej. I spotkanie pod Lublinem, takie w ramach projektu FIO. W 2016, tak, chyba. I później ze dwa jeszcze spotkania też w Lublinie albo w Puławach, już nie pamiętam. W ramach drugiego z projektów, chyba SMG Moc Porozumienia, w którym zresztą udział brała Marlena, no i taka spora grupa mediatorów takich lubelskich. Mhm. No to było rzeczywiście fajne spotkanie w Lublinie, czy pod Lublinem w Babsku, Grzesia Gołosia. Pamiętasz spotkanie? Coś powiesz o nim? Zobaczę, czy mam jakiś filmik. To są no ludzie... Nie, aż tak dokładnie, niestety nie. Za dużo tych spotkań wtedy było, nie wiem, dla mnie niezliczona ilość jeszcze tak wstecz. Chcę powiedzieć, że ja mam notatki z 10, z 11 i 12 lutego. No właśnie. 10, 11, 12, bo 12 to były Katowice już jak widzę. Ale tutaj rzeczywiście mam lukę, jeśli chodzi o materiały. Natomiast tak, jest teraz znalazłem hotel Victoria, Aniu. To jest ta sytuacja, w której dzielny pan prokurator był tak sfrustrowany, że na szkoleniu tam mało kto przyszedł do niego, a do nas po południu się wszyscy zeszli, cała ekipa. Widzisz, Izo, to stąd jest, z tego spotkania. To jest kiedy? I wtedy nasz ulubiony pan prokurator poszedł po kierownika tam jakiegoś sali, ten przyszedł, nas wygonił,
Po czym w drodze, jak szliśmy do wyjścia, uzmysłowił sobie, że wywala własnych gości z własnego hotelu. I potem przeprosin nie było końca, natomiast myśmy się unieśli honorem. Wprawdzie siedliśmy jeszcze sobie tutaj na korytarzu i tutaj żeśmy sobie właśnie długo pracowali do późnych godzin. Była pani z ministerstwa, która rżnęła wtedy głupa, że ona w ogóle nie wie, o co chodzi, nawet się nie chciała przedstawić. To była strasznie żenująca sytuacja. I myśmy wszyscy mediatorzy cisnęli się właśnie w korytarzu, więc sytuacja wyrzucania ze spotkań, tak sobie teraz przypominam, nie jest nam wcale obca, a nawet uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa. Ja muszę tą panią gdzieś odhaczyć, znaleźć. Była taka blondyna, która tam się właśnie tak wzdyczyła, po czym no właśnie jak się okazało, że wszyscy ludzie ze szkolenia przyszli do nas, to jakoś tak nie potrafili się znaleźć. No tacy to jesteśmy, wichrzyciele. Dobrze, Izo, co tam dalej mamy? Dalej z takich większych rzeczy to mam... Kongres, zdaje się. To sobie coś tu pomieszałam. Kongres mediatorów, tak? Ten zeszłego roku. To ja to mam, ja to pokażę. Tak? A Mazowiecki Kongres Mediatorów, to jest twojego spotkania w bibliotece i myślę, że są filmy, tam były warsztaty. Jaka data, Izo, z tego twojego spotkania? Jaka to jest data? 4 kwietnia 2017. 4 kwietnia, zaraz to znajdziemy. To było bardzo fajne spotkanie, ponieważ ten twój dobry przyjaciel, pan, jak on się nazywa, przypomnij mi? Zbyszek Krysiński. Tak. Prezentował źródła. 4 kwietnia, tak? Ja tu mam, ale 2014. Który? Który rok? 23 i 24. 23 i 24 jest Lipsko, oczywiście. Teraz zobaczymy, czy mamy tu jakiś filmik. Może być, a może nie być, ale są ja zdjęcia. Ja wrzucałam taki filmik Jerzy, nawet teraz, ostatnio chyba jak wspominałam, to były co, imieniny Anny, czy urodziny? No i tutaj są twoje zdjęcia, tutaj są twoje rysunki rzeczywiście. Dwie skrajności, Złoty Środek i ja. Teorie Sokratesa. Wtedy już byliśmy mocniejsi. Idziemy z mediacją, Szkoła Dialogu. Ludzie nie czytają, nie rozumieją, zapominają, czyli Stanisław Lem. Różne instytucje, tu biblioteka, paciorki mediacji. A paciorki mediacji skąd się wzięły, pamiętasz? Nie wiem, z mojego skojarzenia jakiegoś. Pomysł, tak. Rozmowy indywidualne, co tutaj się dzieje, różne pytania. Tak, to jest zestaw różnych pytań, które stosowane są w rozmowach indywidualnych. Teraz mamy, idziemy na mediację, czyli kampania. Mediacje, usprawnienie komunikacji w konflikcie. Wolni ludzie robią wszystko, co nie jest prawem zabronione, czynią dobro. W gruncie rzeczy to są te normy prawne opisane w polskiej konstytucji, których niestety funkcjonariusze PiS-u nie rozumieją, nie znają, dlatego niestety mamy tak, jak mamy. Otóż państwo może robić tylko to, co jest mu prawem nakazane, a niestety obecny kraj nasz idzie w kierunku gdzie tam idzie. No, osiągnęliśmy już poziomy. I twój Mazowiecki Kongres, czyli ta układeczka, którą pokazałaś w Lipsku. Powspominasz troszkę to nasze spotkanie. Zaraz pokażę zdjęcia. Ja myślę, że ty to zrobisz najlepiej. No nie, nie, ale jeśli chodzi o przedstawienie gości, bo tutaj była wystawka zrobiona, prawda, przez was z różnych. Tu widać jest Christopher Moore, o którym robiliśmy książkę, nagranie też. Tutaj jest mediacja sądowa, to jest chyba Ania Kalisz, jeśli dobrze pamiętam. To jest Agata Gujska, mediacje rodzinne. Mamy też zestaw. Tak. I chcę, żebyś może przedstawiła coś, kogoś z ludzi, którzy wtedy na tym spotkaniu byli, bo to był ten czas, jak się moja ulubiona Iza obraziła. No i ostatnio... Jak się zachowałam jak kretynka wobec Anny. To jeszcze trzeba dowiedzieć. Ale mogę zwrócić wszystko na ciebie, że to twoja wina była. Ja wszystko na klatę biorę jak najbardziej. No to był ten opis właśnie tych źródeł bibliotecznych dotyczących mediacji. To jest cała grupa. Może kogoś tu przedstawisz? Tutaj to lokalnie, co tam zrobiłam, ten obrazek, myślę, że on
mocno odzwierciedlało, bo współpracę lokalną buduje się dosyć ciężko, a przy okazji mediacji to było jakoś dosyć proste, tak? Wszyscy się zaangażowali ładnie. Policja i policjanci tam byli aktywni, jeśli dobrze pamiętam. Biblioteka, opieka społeczna, no i poradnia oczywiście psychologiczno-pedagogiczna. I też kuratorzy sądowi. No i tradycyjnie mieliśmy taką rytualną dużą mediację, prawda? Że tam znowu mieliśmy ludzi z tłumu i robiliśmy z nich mediatorów. O, popatrz, za co tu za zdjęcie piękne. To widziałaś? Widzę, tak. Popatrz, no. Nie wiedziałem, że ty w służbach. A z drugiego dnia chyba nie mamy, prawda? Wtedy, gdy Anna z drugiego dnia, bo poprowadziła pierwszy... drugi dzień w Radomiu. Pierwszy dzień był w Radomiu, drugi dzień był w Lipsku, bo ja dojechałem do Lipska, bo do Radomia... A poniedziałek to był tam? Nie, ja nie wiem, nie. No, nie pamiętam rzeczywiście. Nie. Pierwszy dzień był w Radomiu? Tak. Pierwszy dzień był w Radomiu. Nie wiem, co tam się działo, bo to tylko... A tak, oczywiście. Anna prowadziła i też zaproszony był Wiesław Chudoba, matematyk, filozof, który napisał... Wyszło, powiedzcie. Reszta Kołakowskiego. Opowiedzcie, jak to wyszło. Według mnie bardzo dobrze. A Anna może coś powie. Anno? No, nie wiem, nie pamiętam, jak wyszło, nie mnie oceniać. Istotnie prowadziłam. No, poszło. Dobrze, a ja mam zdjęcia jeszcze z tego spotkania w Lipsku, który był Sylwestra. Dojechał wtedy Andrzej Miś. Ja w ogóle bardzo, bardzo miło wspominam to spotkanie. Było nas wtedy niewiele. Mieliśmy sylwestrowe spotkanie. To znaczy chyba na Sylwestrę żeśmy wyjechali, prawda? Nie, chyba nie zostaliśmy na Sylwestra, czy zostaliśmy, bo nie pamiętam, jak to było. 28 spotkaliśmy się, robiliśmy strategię. Ona w ogóle powstała. Był cały opis, ja chętnie bym do tego wrócił. Wtedy to był czas, kiedy Ania wydawała właśnie te ładne kalendarze ścienne nasze. Jest Renata i jest, nie pamiętam jak się nazywa ten jej współpracownik. Są twoje panie, myśmy jej ostatnio też komentowali. Tak, z Lipska. Jest Andrzej Miś i też dwie panie od was. No, jabłuszka i oczywiście jesienne. Zimy jeszcze nie było jakiejś surowej, natomiast rzeczywiście mieliśmy okazję, mieliśmy taki wieczór w Kazimierzu Dolnym. Teraz te zdjęcia też znajdę. Oczywiście, że je mam. A wtedy też był Janowiec, tak? Czy nie? Wtedy był Janowiec, jak najbardziej. Wtedy był Janowiec. To cały czas, ale chyba Kazimierza tutaj nie mam. To była taka ładna wycieczka, bo myśmy wtedy chyba tak po tym Kazimierzu sobie solidnie pochodzili. Fajną okazję. Aha, a wracając, to mieliśmy podróże po wałach wiślanych. O, ty chyba i za z nami wtedy nie byłaś. Myśmy wracając z tego Lipowca na tych wałach sobie tam grasowali wiślanych. I widzicie, zimy nie było specjalnie. O, proszę, proszę. Kara dobrana, Iza zadowolona. Nagrywaliśmy wtedy symulację. Gdzieś ona jest. Mam tylko część nagraną. Też ją mam. Aniu, ty byłaś też na tym spotkaniu, prawda? Tak. Tam nagrywaliśmy tą symulację. O, taka to była zabawa. Próbowaliśmy się bawić w aktorów. To jeszcze nie było takiej technologii. Wszystko było robione konwencjonalnie. Telefony. Alan and Paula Limited, Alan Lear. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Tak. I wszystko byłoby dobrze. Cała ta symulacja wyszłaby doskonale, gdyby nie co? Gdyby nie obstrukcja Moniki, która nie chciała się pogodzić.
cała cudownie przygotowana mediacja. Słuchajcie, nagraliśmy wszystko, tylko poszliśmy na żywioł, bo do tej pory zawsze nam się udawało. Czyli jeżeli procedura była zrobiona prawidłowo, to zawsze nam to wychodziło. I to był pierwszy raz w życiu, Alan robił mediatora, nie potrafił przełamać tego impasu. I jak się Monika uparła, to nie odpuściła i w związku z tym nic tej symulacji nie wyszło. Tak było, Izo? Nie pamiętam, ale jak tak mówisz, to możliwe, że tak było. Tak pamiętam. Aniu, pamiętasz tą symulację? No nie, właśnie ja też nie. Przykro. A ja znalazłam taki fajny obrazek, tak. Jak Anna zaczęła w Radomiu takim zdaniem. Tak zacytuję. Mediator ma być taki akurat. Tak. I dalej mam cały zegar zrysowany. A jeszcze wcześniej z Wiesława Kudoby, według Arystotelesa, aby wszystkie namiętności doznawać we właściwym czasie, z właściwych przyczyn, wobec właściwych osób, we właściwym celu i we właściwy sposób. Czyli słowa Wieśka Pałki w momencie, jak współpracowaliśmy w ramach CAM-u, który przywołał, że na każdą dobrą decyzję jest odpowiedni czas, też pochodzą od Arystotelesa. Jeszcze mam tu warunki, muszę sobie je powiększyć, gdzieś wywiesić. Warunki pozwalające osiągnąć szczęście, bo zapomniałam o tym, że ja to mam. No i pokaż, ja to muszę zobaczyć. Wreszcie może się czegoś nauczyć, pokaż. No. Czyli słuchajcie, ma być tak, przestrojenie duszy to na pewno nie jest od nas. Ćwiczenia prowadzące do przyzwyczajenia, czyli to rozumiem jest... A jeszcze, pokaż. Wiesław Kudoba, filozof, na tym spotkaniu w Radomiu. A, rozumiem. Jeszcze troszeczkę przesuń. Życie ludzkie musi być obudowane pewnymi dobrami. Stan szczęścia osiąga się tylko w pewnym wieku. Trochę do góry teraz, bardzo proszę, do góry, tak. Szczęście zdobywa się we wspólnocie, w państwie. To wszystko z Arystotelesem. No to dlaczego ja tego nie wiedziałem? To takie wspaniałe było osiągnięcie tego Radomia, żebyście o szczęściu rozmawiali. Nie pocieszony, żeby mnie... Dlaczego mnie tam nie było? Ja już ci nie będę wypominać. No i masz szczęście. No dobrze, ale w takim razie dla że tak powiem, przerywnika, chciałem wam zaordynować mały music specjalny w prezencie. Ten music lubię bardzo, dlatego i wam niniejszy. Dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo proszę o prezent dla was. Czujesz radości, to nie jest z tobą źle. Oczywiście, jesteś z tej części ludzkości, co lubi martwić się. Lubi. Nie martw się, że się martwisz, że doła ciągle masz. No przecież nie jesteś Polakiem. A Polak już tak ma. Martwmy się, kochani, martwmy się. Dzień bez martwień zmarnowany. Martwmy się, Polacy, martwmy się. Smutek jest piękny, więc nie żałujcie łez. Martwmy się, kochani, martwmy się. Dzień bez martwień zmarnowany jest. No pewno, cierpiał twój ojciec i ty cierpisz. Doły wciąż kopiesz i w głąb wiercisz. I dręczy cię pytanie: Jezus Maria, co jutro się stanie? Ostań stanie, zadajesz sam sobie rany. Biedny jestem, niekochany. Ojoj. Martwią się twoje rozmiary. Czy Polak jestem duży, czy jakiś mały? Mały. Martwmy się, kochani, martwmy się. No ciężko jest to. Dzień bez martwień zmarnowany jest. Martwmy się, Polacy, martwmy się. Smutek jest piękny, więc nie żałujcie łez. Martwmy się, kochani, martwmy się. Ale mam doła. Dzień bez martwień zmarnowany jest. Kochasz ten smutek, melancholii.
kochasz tę Polskę nieprzytomnej, a Polska to cudna pani. Chudziutka, bladziutka, zalana łzami. Więc jeśli nie czujesz radości, to nie jest z tobą źle. Jesteś Polakiem z krwi i kości. Prawdziwy Polak, co te? Ale martwmy się, kochani, martwmy się. No ciężko jest. Dzień bez zmartwień zmarnowany jest. Martwmy się, Polacy, martwmy się. Smutek jest piękny, więc nie żałujcie bez. Martwmy się, kochani, martwmy się. O dzień bez zmartwień, o dzień bez zmartwień, o dzień bez zmartwień. Zmarnowany jest. O, fajnie jest, prawda? A martwić się trzeba. I tak Janek Bereza z nami jest. Co ty, Janku, tak sobie myślisz, jak to oglądasz, te nasze wyczyny nadwiślańskie? Jurku, tak na gorąco, co chcesz moje refleksje? Zazdrościłem ci towarzystwa, klimatu, środowiska. Przecież jestem mile zaskoczony, że potrafiliście połączyć wiedzę z przyjemnością i że to w takim sympatycznym gronie odbywało się. Także moje takie pierwsze spostrzeżenia i doświadczenia. Myślę, że nic nie przeszkadza do tego, żeby do tych spraw powrócić, jak będzie już lepszy czas. Niewątpliwie. Jurku, chyba tyle na ten temat. To miejsce, w którym jesteśmy, rozpoznajesz, prawda? Tak. Nowy hotel we Wrocławiu. I nowy hotel we Wrocławiu, dokładnie. Zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili, może jutro jeszcze, podchodzić do Flipcharta i sobie oglądać. Mam nadzieję, że udało mi się uchwycić myśli Państwa. Na to liczę. A tak w skrócie pokażę. Tutaj, jak widać, pilotowych mediacji zaangażowanych w działanie, więc myślę, że to ogrom. Tu o efektywności, użyteczności mediacji. Mam nadzieję, jak autorzy będą podchodzić, to też tutaj mogą robić notatki. To jest praca otwarta. Dzisiaj wszystko, nie zrobiłeś? Tak. Tutaj o filmie i o tej drodze, która jest jakby nieskończona. Czyli reżyser w drodze, można powiedzieć. Debata o sprawiedliwym państwie. Tutaj się zastanawiałam, czy coś jeszcze dopisać. No, padało hasło utopia. Z czym się nie zgadzam. To znaczy tak, tutaj napisałam aparat. Mogę się podpisać. Tutaj państwo prawne. Tego, że państwo sprawiedliwe to utopia nie pisałam, dlatego że czekam na rozmowę z autorem wystąpienia, może w którymś momencie albo cieńszym długopisem spróbuję jednak gdzieś to zamontować, bo to wybrzmiało. Co tam jeszcze? Kształcenie mediatorów, jakość i rękojmia. Tutaj miałam trochę, znaczy w ogóle największą trudność chyba miałam z uchwyceniem właśnie tego tematu o sprawiedliwym państwie, żeby jakoś właściwie polokalizować to wszystko i później te kwalifikacje mediatorów, co istotne, jakość i rękojmia. Jeszcze tutaj myślę nie wszystko, bo gdzieś tam mam takie notatki drobne, które może jeszcze dopiszę jutro. I tutaj bardzo się zaangażowałam w zakończenie. Dziękuję, Knidze. Czy autorem tekstu jest Mirosław Wcześniak? Mieczysław Krzyśniak, no właśnie. Czy tylko śpiewał, bo nie wiem tego. I tutaj rozumiem, że mogą być autografy wszystkich uczestników. No właśnie, proszę o wasze komentarze, bo tam się pojawiło bardzo ładnie Iza zrelacjonowała te zdarzenia, to wszystko, co działo się podczas kongresu. Ja tu znowu mam niespodziankę, ale najpierw chciałbym wasze komentarze. Kolej, jak to tam? Janku, ty byłeś na tym kongresie? Byłem na tym komentarzu. A co zwróciło twoją najbardziej uwagę podczas tego spotkania? Aha, film. Film. Tak. Film, mówisz o tym serialu, o tym filmie Krzysztofa Langa, tak? Tak, o tym filmie mówię. Aniu? No
Przywołał Janek rzeczywiście film. Ja o nim zapomniałam, a teraz tak odżyły troszkę no, takie refleksje. Właściwie nie wiem, jak je nazwać. Smutne chyba refleksje. Ale żeby coś pozytywnego, to był jeden chyba z fajniejszych dni w całym tym trudnym tygodniu. Trudnym, bo tak zapakowanym, opakowanym w kilka dni, dzień po dniu konferencji. A tu była taka fajna, ciekawa różnorodność osób uczestniczących, tematyka. Chociaż chcę jeszcze przywołać ten dzień taki filozoficzny na uniwersytecie. Mhm. To spotkanie merytorycznie bardzo dobrze wspominam. Rzeczywiście podczas tego spotkania to jest okazja, Janku, żeby Ci jeszcze raz bardzo podziękować za ten uniwersytet, bo tam powstały takie dwa nasze najmocniejsze nagrania, czyli rozmowa z rabinem, jeszcze nie zmontowana, ale już prezentowana i Grażynka mocno to promowała. Grażynko, prawda? Wyobraź sobie, Janku, że Grażynka tu inwestuje własne pieniądze, żeby te filmy promować, więc tam jakieś koszmarne ilości ludzi otworzyły. Bardzo... Jeżeli chodzi o rabinę, to było 8 tysięcy. Wyobrażasz sobie, Janku, jakie tutaj popularność? Oczywiście nie. Ale jednak mimo wszystko przeważające te bardzo pozytywne. Więc myślę, że myśmy bardzo dobrze zagospodarowali tą obecność rabina we Wrocławiu. I myślę, że ten taki rzut na dasz... Ja tam byłem tylko drobnym trybem, także pomysłodawcą to ty byłeś, a mi się udało to jeszcze zaangażować kilka fajnych osób z uniwersytetu, takich otwarte osoby. Zresztą one pracują i myślę, że do tych tematów będziemy mogli spokojnie wrócić. Janku, i Grażynkę jeszcze chcę zapytać. Grażynko, bo myśmy wtedy wręczali złotą medianę dla Stasia Orłowskiego. Grażynko, twoje wspomnienie. To była taka dekada mediacyjna. Ja mam plakaty te nasze. To naprawdę dzień po dniu coś się działo. To było rzeczywiście wielkie przedsięwzięcie. To było wielkie przedsięwzięcie, które się powiodło. No powiodło się, chociaż naprawdę i tam wtedy, kiedy Iza, tu mam cały wachlarz tych właśnie wydarzeń. Popatrzcie, łącznie z tym, że zakończenie mieliśmy w tej piwnicy pod Sowami, prawda? To było zakończenie tego całego maratonu, bo to był taki maraton. Ale wiem, że to spotkanie, to jest w piwnicy pod Sowami. To jest plakacik pod Sowami, gdzie była Andrzej Starzec, Leszek Kopeć, Jarosław Balon, Chrypa, Przemek Bielawa, Magda Smuch. Oj, jeszcze byli inni. Właśnie tam poznałam Krysię Ziętak. Tak. Jeszcze był chyba twój kolega z Kapitolu. Tak, pojawił się Konrad Imielo. Tak, Konrad Imielo. Tak. A wiem, że był taki, nie wiem którego dnia, ale bardzo, bardzo dziwne figury przyjechały. Był taki Czech, ogromny facet przebrany za moskietera. Który... Na kongresie. Był jakiś zakonnik. Uh-huh. Był zakonnik. Na zdjęciu to było widać, tak, tak. Uh-huh. Ale się działo. Oczywiście, że to mam, to skoro mamy ich obejrzeć, bardzo proszę, oto oni. Jest twój ten zmoraw, ten zmoraw. Tutaj ten muszkieter, tak. O, zakonnik. Tak, ojciec Konrad. No, byłam młodzież. Kogo rozpoznajecie najbardziej? Na dole mamy... To jest nasza Ola, tak? To jest nasza Ola. Która Ola? Nie, to. A Magda, mówisz o Magdzie. To jest Ola Malitowska? Nie, to jest Magda Pfeiffer. Tu jest Ola Malitowska. Tu jest Ola. Ola, a tutaj Magda. Tak, no to zobaczmy po kolei. A tutaj jest Janek. Tu mamy Janka Berezę. To jest taka pani z Warszawy, fajna taka. Po kolei mamy Janka Berezę, mamy panią z Katowic, mamy Kingę Płotkę, którą za chwilę jeszcze posłuchamy. Ja tu
również z Kurzętnika, mamy Marię Pokój, mamy Magdę Pfeiffer z Gniezna, mamy naszą kochaną Dorotkę Czerską z Krakowa. Bożenkę Czerską. Ola, już mówiliśmy, Krzysztof Mojzych, nasz Morawianin, jest dyrektor w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest młodzież. Ostatnio właśnie Agatka Zawadzka nagrywała z nami filmik na temat Gandhiego, też jest w ramach festiwalu. No jest Ania Ficek, uśmiechnięta wyjątkowo. Jest ojciec Konrad. Tak. Dzięki. A to jest Gruzin? Tak. To jest konsul honorowy Gruzji, Andrzej Andrzejewski. Za jego plecami ukryta pani ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów. Dalej mamy Teresę naszą, Antczak z Olsztyna. Tu mamy Mirka Wodarę, tak, z Kurzętnika Dyrektora. Reżyser Krzysztof Lang. To jest, zwrócił twoją uwagę, Janku, prawda? Bo mówisz o tym filmie. Tak. Jest Monika, przez którą nie udała się nasza symulacja modelowa. Jest Janek, jest nasz... Stasiu Orłowski. No właśnie, ale otrzymał złotą medianę. Oczywiście. No jest Grażynka Lange, uśmiechnięta, proszę, w pięknej sukience. Także Grażynko, specjalnie dla ciebie w podziękowaniu i z wielkim tutaj uznaniem za twój wielki wkład, specjalnie dla ciebie piosenka. Ale jaki? Na ziemi spadło kiedyś lustro zła. Utkwiło ludziom wokół szkło. Nad nimi szklany ekran władzę ma. Żyj na żywo, z playbacku żyją w krok. Zawsze sercem patrz, żyj tak prosto, jakbyś łzę ocierał. Sercem patrz, tak jak dziecko złą kamyki zbieraj, bo mała kropla szczęścia twe rozpuści. Te wzruszenia. Powiedzcie mi, kto na świecie ma coś takiego. Izo, jeszcze jedno wspomnienie dla ciebie. Mianowicie drugi dzień, kiedy również robiłaś rysunki i tu również jest filmik. I również, jeśli pozwolisz. Wprawdzie, no, nie będę komentował, bo są dwa i są chyba króciutkie bardzo. Dla Kacie, kto tu był i kto chciał rozmawiać o mediacji? Dziękuję bardzo. Dla Kacie.
tutaj specjalnie nie byłaś nazbyt rozmowna. Tak po prostu stanęłaś i tak. Każdy tutaj już powiedział, myślę, że nie ma co przeciągać, bo i tak myślę, że Państwo są mocno wyczerpani. Tak to spostrzegam trochę. Już część osób odeszło, więc ja zachęcam tylko. No i się nagadała. No to zostaje ci komentowanie, a ja pokażę te plansze. Ja myślę, że rysunki mówią już. Nie trzeba, żeby autor jeszcze dopowiadał. Każdy tam może wyczytać. No wiesz, tylko ci, którzy nie byli, to jakby pewnie komentarze oczekują. Młodzież z różnych miast, rzeczywiście nadzwyczajny jest to. Ten maraton tygodniowy był rzeczywiście potworny, ogromny. I myśmy też wiedzieli, że w finale całego projektu musimy wytężyć się. Natomiast uważam, że choć ryzykowne, to bardzo dobre było to, że zdecydowaliśmy jednak połączyć tak duże przedsięwzięcia, bo no, efekt tego jest w zasadzie do dziś, to jest nasz potężny kapitał. Zobaczcie, ile miast reprezentowanych w jednym spotkaniu i w gruncie rzeczy za te pieniądze, które zostały wydane, mimo wszystko duże, z funduszy unijnych, gdyby ktoś chciał zrobić takie spotkanie naprawdę od początku do końca, to wydałby 10 razy tyle. Kupę ludzi tak naprawdę przyjechało za własne pieniądze, z własnym zapałem i po prostu chcieli być. Ja myślę, dla mnie największym, najlepszym przykładem była ta Maria Pokój, ta miła starsza pani, która zaczęła od takiej właśnie typowo PCM-owskiej retoryki pierwszego dnia i została z nami aż do końca. W zasadzie nie chciała wyjeżdżać. Przyjechała na jeden dzień, ewentualnie drugi, tam zamówiła sobie nocleg we Wrocławiu, a została z nami do końca. Kinga Płotka, no to jest ta dziewczyna, która śpiewała zawsze sercem patrz. Piosenka, no ja za każdym razem, jak jej słucham, to bardzo mnie to wzrusza. Bardzo piękna okoliczność. Trzeci kongres mediatorów, to jest jeszcze plansza ta poprzednia właśnie. Księga uczestników, czyli to są te wpisy, te podpisy, do których Iza nawoływała. No i mamy ten kongres właśnie młodzieżowy. To była ciekawa, chociaż bardzo trudne przedsięwzięcie. Tam rzeczywiście trochę nam zaszwankowało, zabrakło nam ludzi organizacyjnie, a przerosło nas to pod względem obecnych. Tych osób było bardzo dużo, jak widzicie, szkoła ASSA, szkoła w Kurzętniku, szkoła Montessori, był też Andrzej Nikieko, no i była grupa z Płocka, więc grupa naprawdę duża. Tam była ciekawa debata z panią sędzią. O tutaj właśnie mamy naszych panelistów. Andrzej Nikieko miał na temat debaty oksfordzkiej, Karol Sobociński na temat negocjacji, Michał miał o retoryce, Ania Ficek miała mediację, warsztat z mediacji rówieśniczych, oni pokazywali efekty swoich pracy. No Marek Szurawski, myśmy Marka pokazali tylko na ekranie, Marek przyjechał do nas dwa dni później i był w tej części uniwersyteckiej, którą Janek przygotował. No a tu są nasze dziewczyny. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się to w taki sposób zgrać i że tak ładnie udokumentowałyście to, bo w sumie te obrazki rzeczywiście są najlepszą, najszybszą opowieścią różnych takich ważnych zdarzeń. I za te twoje obrazy są niesamowite. Wszystko uchwyciłaś i to w tak ogromnym tempie. No przecież to jest ogromna praca, ja mówię, praca fizyczna, a jeszcze, wiesz, praca twórcza, no to naprawdę jestem pod wrażeniem, no. Bardzo ci dziękuję, Grażynka. Czy tego się jakoś nauczyć? No bo ty też wiesz, no tą kwintesencję musiałaś zebrać, wybrać, jeszcze ją ubrać. Czy tego Izo da się jakoś nauczyć? Tak. A jak to się robi? Trzeba próbować i rysować, i pisać. Ale wiesz, że ty to sobie od razu potrafisz na całej tej powierzchni. Jak widzisz tą całość, jednak przecież trwa debata, a ty wiesz, w którym miejscu już to można dać. Wiesz, to jest naprawdę super, bo tu wszystko ma swoje miejsce i kolejne. Podziwiam, bo to jesteś przecież, działasz online, bo to jest pierwszy Zoom. Tak. Wyprzedził nas. Staram się chwytać różni tutaj. No i w ten sposób chyba zbliżamy się do końca opowieści. Mam taką kartkę, którą znalazłam. No. I to też jest Radomia.
To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. Cześć. Tak nie wspominaliśmy. Liza, ty musisz wydać album. Może kiedyś tak. A wczoraj mogę coś powiedzieć tak a propos, nie wiem, czy się strzelę, ale wczoraj słuchałam takiego webinaru na temat stresu i wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela z profesorem Poleszakiem Wiesławem z Lublina i z Markiem Kaszmarzykiem. On tam w dyskusję wszedł. Ale tak mi się skojarzyły takie hasła. Nie wiem, co wy na to. No. Relacyjność zawodu mediatora. Ale co chcesz powiedzieć? Znaczy, czy w ogóle trzeba się nad tym zastanawiać, czy ten zawód jest relacyjny, czy nie? Aniu, co myślisz? Empatyczna sprawność, czy jest potrzebna mediatorowi? I teraz się też o wysokiej wrażliwości. Jeszcze raz, czy empatyczna sprawność jest potrzebna? Izo, słyszysz mnie? Tak. No, ja bardzo żałuję, że w tym poprzednim spotkaniu nie mogłam uczestniczyć. Mówiłam o tym zresztą, o inteligencji emocjonalnej. A te urywki takie, które do mnie docierają, wywołują u mnie dużo sprzeciwu, ale nie sprzeciwu takiego, prawda, takiej totalnej negacji. Po pierwsze zaciekawienie, po drugie te urywki zaprzeczają temu, co ja wiem i potrafię w ramach mediacji robić. No i na razie nie chcę formułować jakichś takich zdecydowanych wypowiedzi z mojej strony czy opinii, bo za mało wiem. Na razie pewien niepokój wywołują u mnie te fragmenty, które do mnie póki co dotarły. A czy relacyjny zawód? Pewnie znowu odruchowo, bez wiedzy powiedziałabym, że nie, ale nie wiem. Wypalenie zawodowe to jest coś, czym zajmowaliśmy się ostatnio na Śląsku i myślę, że z perspektywy czasu Ani już możemy o tym powiedzieć jakoś tak bardziej generalnie. Ten wątek nas w pierwszym rzędzie natknęliśmy się na osoby wypalone zawodowe i okazało się, że ten styk przy braku świadomości specyfiki regionu i osób, które przyjechały, no okazało się dla nas trochę zgubne. Natomiast potem absolutnie okazuje się jednak, że jeżeli ludzie są gotowi do takiej pracy, to mediacja jest dostarczycielem ogromnej ilości wspaniałych narzędzi, chociażby to, co dekalogiem komunikacyjnym, to ma w sobie ogromnie dużo takich informacji na temat wypalenia zawodowego. Natomiast wydaje mi się, że IZO jest oczywiście zawodem relacyjnym, dlatego że trudno sobie wyobrazić prowadzenie mediacji, jeżeli człowiek nie lubi ludzi. Ja bardzo, bardzo lubię ten temat. Zdaję sobie sprawę, że są ludzie przedsiębiorczy, którzy zwracają uwagę na pieniądze. Na przykład tu bym podał przykład Andrzeja Brzezińskiego, prawda? Andrzej zwraca uwagę na to, zarabia pieniądze, czy Marcin Szargi. Ale gdyby nie lubili ludzi, to nie byłoby takiej możliwości, żeby robili to, co robią. Zgoda, Jurku, zgoda, chociaż ja oczywiście oddzielam lubienie ludzi od relacji w znaczeniu wchodzenia w relacje. I wtedy odpowiadam nadal nie. Ale zgadzam się z tobą, że bez lubienia ludzi, no cóż, nie powinno się zabierać za taką działalność. No tak, z tej perspektywy to jest taka ciekawa relacja, bo ona jest taka jednostronna, można powiedzieć. Znaczy, no właśnie. Że mediator może chcieć zbudować to zaufanie, w ten sposób budować relacje, ale powinien w odpowiednim momencie powiedzieć stop. Natomiast no duża chęć z drugiej strony, ze strony stron, aby te relacje budować, ponieważ ludzie no, czują się, dostają jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfort. Więc no, z chęcią by się jakoś tam wkręcili i uzyskali od tego mediatora jeszcze więcej niż to, co on może im dać, gdyby postępował prawidłowo. Także no, ciekawy w ogóle wątek, wydaje mi się, Izo, na w ogóle osobne, fajne spotkanie. Grażynko, myślę, że to jest fajny temat na wszechnicę mediacji. Tak.
czy mediator, czy zawód mediatora jest relacyjny. No, bardzo Ci zachęcam, żebyśmy zapamiętali to i wrócili do tego tematu, bo ciekawe rzeczywiście. Myślę, że różnie. To jest bardzo ciekawy temat, od razu myślę sobie w kontekście językowym, prawda? Z tą precyzją wyrażaniu się, odnoszenia do każdego słowa, rozumienia każdego słowa i tych drobnych, bardzo czasem drobnych niuansów w rozróżnianiu dwóch niby podobnych słów. Bardzo ciekawy temat. No dobrze, ja jeszcze na koniec, chociaż trudno mówić o końcu w momencie, gdy jeszcze tych materiałów jest tak wiele, ale żeby nie przesłodzić to i za twoje największe osiągnięcie i nasze największe osiągnięcie, czyli szkoła dialogu, uważam, że jest to jedno z najlepszych narzędzi edukacyjnych, chyba jednym z najlepszych narzędzi, uniwersalnych narzędzi edukacyjnych mediacji na świecie. Dlatego, że jest, okazało się takim narzędziem, które można dać dorosłym mediatorom i na tym niech się uczą mediacji. Książeczka w cyklu Szkoła Dialogu, 4 książeczki zostały wydane, rysowane przez Izę Kosior, którą mamy na linii. Szkoła Dialogu, ten niebieski przewodnik dotyczy mediacji i no, jest bardzo prosty sposób. Każda plansza pokazuje kolejne elementy mediacji, czyli mamy misję dobrej woli, mamy porozumienie proceduralne. Grażynka pokazuje akurat niebieską i pomarańczową książeczkę. Wszystkie są w domu mediacji dostępne. Jest monolog mediatora, jest etap prezentacji stanowisk, parafrazy, jest wyjaśnianie, są rozmowy indywidualne, jest klaryfikacja i to, co dzieje się na rozmowach indywidualnych. Mamy tu testowanie rozwiązań, testowanie impasu, batna-watna, podsumowanie, czyli ewaluacja, negocjacje stron, ugoda. Uważam, naprawdę znakomicie opracowane, prościusieńkie, fajne, bardzo, bardzo przydatne, uniwersalne narzędzie. Podobną książeczką jest przed chwilką Grażynka pokazała, wydaną pomarańczową książeczkę. Jeszcze jest zielona i czerwona. Ja mam czerwoną. Tak, czerwona jest, ty masz pomarańczową. To jest czerwona, tak. Czerwona jest dla nauczycieli. Niebieska jest dla uczniów, zielona jest dla uczniów, a tu jest jeszcze pomarańczowa. Przewodnik dla nauczyciela. Tak, przewodnik dla nauczyciela, koordynatora szkolnych klubów mediatora. Wydaje mi się, że to jest naprawdę kompletny, fajny takie wyposażenie, taki przybornik dla mediatora. Uważam, Izo, że powinnaś za to dostać nagrodę ministra edukacji narodowej, bo to jest naprawdę świetnie opracowana rzecz. Ten przewodnik akurat dotyczy tego, w jaki sposób stworzyć klub mediatora w szkole, że należy podjąć rozmowy z dyrektorem, zrozumieć tego dyrektora, w jakiej on jest sytuacji, jakie ma swoje dylematy i uwarunkowania, że trzeba uregulować w przepisach wpisać szkolnych, trzeba wpisać tą mediację. Do statutu są określone przykłady zapisów, no i mediacje rówieśnicze, prawda? Potrzebni będą mediatorzy dorośli, żeby uczyli dzieci, jak takie mediacje rówieśnicze prowadzić. One mają swoją specyfikę i odmienność. No i tu specyfika mediatorów rówieśniczych odróżnia ludzi od problemów, czyli oparte właśnie na tej doktrynie albo paradygmacie negocjacji opartych właśnie na interesach, na wartościach. Pomóż odkryć mediatorom. Tutaj mamy to, w jaki sposób tych mediatorów do klubu mediatorów się pozyskuje. Czyli zaczyna się od otwartych lekcji, robi się z uczniami fajne ćwiczenia, bawi się z nimi fajnie tymi różnymi narzędziami prowadzącymi nas do uzyskiwania umiejętności rozwiązywania konfliktów. Komunikacja, negocjacje, zorganizuj warsztat, naucz się parafrazy. To zawsze na szkoleniach, na szkołach mediacji wychodzi jako rzecz najtrudniejsza. Ludzie nie umieją stosować parafrazy, nie umieją słuchać. No i tutaj kuferek na mediatora z całym wyposażeniem ćwiczeniowym, trening, mały zegar, uproszczona wersja właśnie tego zegara dla dorosłych. Pokazane 3 elementy, które korygujemy u ludzi, którzy nie słyszą, nie rozumieją i zapominają. Droga rozwoju, też fajnie, że jest i wyznaczona taka ścieżka coachingowa, co robić dalej, kiedy już ten klub mediatorów zrobimy, dlatego że ważne będzie, aby podtrzymywać, powiedzmy, sprawność tego klubu. Prawdopodobnie każdy rok, zaczynając się w szkole, wymaga odświeżenia i no, odbudowywania zespołu, kształcenia nowych kapitanów konfliktów i sterników porozumienia. Czyli w takiej stylistyce my zbudowaliśmy właśnie mediację rówieśnicze. Jest również formularz, który trzeba dopracować, trzeba mieć
pod orędziu i bardzo ładnie Iza zakończyła 21 listopada, czyli Dniem Życzliwości i Pozdrowień, które bardzo ładnie świętujemy dzięki Grażynce Lange i w ogóle dzięki temu, że mamy Wszechnicę, to też możemy w bardzo ładny sposób pokazywać. Grażynko, bardzo miło wspominam to ostatnie spotkanie i panią z urzędu, która była chyba zauroczona i kompletnie zszokowana tym, co zobaczyła. Więc no, jest strasznie fajna synergia tych różnych rzeczy i Iza to bardzo ładnie przeobleka właśnie w obraz Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych i zapewne gdybyśmy nie mieli tych obrazów, to bylibyśmy o wiele ubożsi. Dziękuję wam bardzo, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Rozmawialiśmy o formie i też i te rozmowy na temat formy tych materiałów były bardzo, bardzo twórcze. Ja się też cieszę, że tą całą schedę przejęło Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji. W tej chwili Wiesiek stara się o wpisanie zawodu mediatora szkolnego do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Zobaczymy. Wczoraj z nim rozmawiałem, mówił mi, że jakoś tam są na etapie konsultacji, zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Nadzwyczajny obraz, prawda, Grażynko, że dom mediacji pulsuje takim życiem ludzi? Tak, dzisiaj byłam w domu mediacji, poznałam kwiatki. Wszystko jest ok, także dom czeka. Aniu, jakieś twoje przemyślenia, bo poproszę Izę o taki głos kończący i chyba ta opowieść o zaczarowanych najem, którą moglibyśmy snuć jeszcze, bo każdy z tych spotkań tak naprawdę ma w sobie te znamiona. Jeszcze mam przygotowanych mnóstwo spotkań, między innymi w Wiśle właśnie, które zapowiadałem, ale nie będę już przedłużał. Aniu, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć o zaczarowanych na M? Ja bardzo dziękuję za wspominkowe spotkanie, choć oczywiście, jak mówisz, tych zdjęć, spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów jest nieprawdopodobnie dużo. Bardzo dziękuję Izo za spotkanie, Grażynko, Jurku i wszystkim, których już nie widzę. Do miłego następnego. Dziękuję, Aniu. Izo, jak tam? Bo to jak trochę twój benefis wyszło. Dziękuję bardzo również za spotkanie. A tak jak chwilę miałam na zastanowienie, czym mi się kojarzy zaczarowani na M. Ten ruch. To tak szybko robiłam notatkę, ale wam przeczytam. Nie wiem, czy wszystko jest w zgodzie, ale poczytam. Dla mnie to jest uruchamianie dobra, czynienie dobra, droga do szczęścia, do spokoju, do wolności, prezentowanie możliwości poradzenia sobie z konfliktem. No i oczywiście też mediacje się opłacają, tak myślę, dla każdego, kto jest ich uczestnikiem. Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim. Ta myśl Jean-Paul Sartre cały czas mi przyświeca, że jednak w tym ruchu coś takiego chyba jest. I też druga myśl, Temple Garden, to jest pani, która jest wysoko funkcjonującą autystką, ale też autorką książek, że każdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. No i może tak. Grażynko, czas na zakończenie dzisiejszej Wszechnicy. Chcę wam bardzo podziękować. Oddaję ci głos. Tak jak zaczęłaś z programem, tak twój ostatni głos. Chciałam wam przedstawić mojego kotka, który tutaj przyszedł, bo już bardzo za mną tęsknił, a ja za nim, bo cały dzień praktycznie jestem poza domem, a to jest bardzo młode kociątko, ma 3 miesiące. Oj, popatrzcie, i on musi coś robić, musi się bawić. I on, to jest świetne. Ale to nie powodzi, bo wszystkie koty do tej pory pchały się pod dekę. Dokładnie, I teraz wiecie, Jaś jest kotem. Nie ze mną, ale ja z kotem, bo ja się muszę usuwać, muszę robić miejsce, muszę uważać. O, i on tak mnie gryzie. O, taki wdzięczny kotek. O, pa. Mamy dowód na to, jak znęcasz się nad kotem, bo mówię, to jest jedyny kot, który nie pcha się przed ekran. Nie, no właśnie chcę go nauczyć, żeby zachowywał się ładnie, grzecznie, bo mam zasadę, żeby go nie wpuszczać, żeby już Małsika nie ma, bo Ania wróciła i zabrała swojego kota, bo były dwa koty, no to już tutaj się działo.
A teraz on został sam, więc muszę trochę się nim zająć od czasu do czasu. Dziękuję za spotkanie. Zapraszam na następne, no bo od razu powiedzieć, tak, jeżeli znajdę kartkę, jakie mamy następne spotkanie. Mamy, słuchajcie, pogódźmy się na święta. Pamiętajcie, że niedługo są święta. Iza, co ty masz za bajagę? Ja mam taką towarzyszkę, to ojciec mój kiedyś dostał w prezencie. No i tak sobie tutaj stoi ze mną. Nie. Jak ma na imię? Słucham? Ma imię? Nie, nieochrzczona. Ale myślę, że ona jest z Gór Świętokrzyskich. O, przyleciała. O, proszę. Na Babią Górę. Na Mietrę. Sobie czasem mogę pożyczyć. Izo, po prostu pożycz od niej miotełkę i przylatuj do nas. Dziękuję bardzo. Iza, ty byłaś w domu mediacji naszym? Byłaś? Tak? Raz jeden byłam. Raz jeden? O ja. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ja również zapraszam do Lipska. Jak to jest daleko? Od Wrocławia? Grażynko od Wrocławia? Tak, od Wrocławia. Niedaleko, trzeba tylko wsiąść do samochodu i przyjechać. No dobrze, dobrze, oczywiście. Nie no, wiesz, wyjdzie wiosna, może zmieni się aura, bo może zmieni się, wiesz, otoczenie, nie będzie COVID-u i tak dalej. No bo właśnie. Teraz jest, no. Tak to zaczarowanym nie można zakończyć. Ania Wicek pozdrowiła. Gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję za to spotkanie. I cóż, kochajmy mediację, bo wszyscy jesteśmy zaczarowani na M. Hurra! Dzięki. Dzięki za jeszcze raz. Fajnie, żeśmy się spotkali.